5 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez posła Tomasza Szymańskiego. Zarówno sam poseł, jak i niektórzy uczestnicy dyskusji poruszyli temat frekwencji, która była bardzo niska na tym spotkaniu, mimo że uczestniczący prezydent Robert Malinowski zazwyczaj miał pozytywny wpływ na frekwencję, a sama opozycja wielokrotnie zarzucała, że prezydent nie spotyka się z mieszkańcami. Poseł Tomasz Szymański zreferował plan Platformy Obywatelskiej na najbliższe lata, który związany jest z niedawnym wystąpieniem premiera Donalda Tuska w ramach tzw. drugiego expose. Po pośle głos zabrał prezydent Malinowski, który również przedstawił zakres działań w swojej 6-letniej kadencji, a także plany na przyszłość. Mieszkańcy zadający pytania podejmowali temat ścieżek rowerowych, bezrobocia, pustoszenia centrum Grudziądza, turystyki, a także solanek grudziąckich. W tym ostatnim temacie prezydent Malinowski podał tajemniczą informację, której jednak nie rozwinął. Wnioskować jednak można, że w obecnej lokalizacji solanki nie mają racji bytu. Czy infrastruktura ma powstać w innym miejscu? Tak można było przynajmniej wnioskować ze słów prezydenta. Temat jednak nie został podjęty przez innych rozmówców, a więc jest pewnego rodzaju ciekawostką. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele opozycji, w tym głos zabrali działacze Ruchu Poparcia Palikota, poruszając kwestie in vitro, a także sprawy związane z grudziąckim rynkiem pracy. Ożywiona dyskusja toczyła się także w sprawie masowego odpływu handlu z centrum Grudziądza, co spowodowane jest powstaniem dużych centrów handlowych. Prezydentowi Malinowskiemu i posłowi Szymańskiemu spodobał się prezent wręczony na zakończenie spotkania przez Tobiasza Czechowskiego z Ruchu Poparcia Palikota. Podarunkiem była książka Piotra Ikonowicza Jak żyć, panie premierze. Jak podkreślali wiele razy w trakcie spotkania sami organizatorzy i nieliczni uczestnicy, było na nim zdecydowanie za mało mieszkańców Grudziądza. W związku z tym, za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zapoznania się z przebiegiem spotkania, a także poruszanymi na nim tematami. Zapraszamy. Jest z nami poseł Tomasz Szymański. W dniu dzisiejszym zorganizował spotkanie, na którym właśnie przedstawimy plan dla Polski, czyli wytyczne związane z trzema obszarami, pracy, rodziny, inwestycjach. Mówimy o nowym planie na rok budżetowy 2013 z czasookresem roku 2014 i 2015. Skoncentrujemy się na szczegółach związanych z tym, co podczas ostatniego expose, które zostały wygłoszone przez premiera 12 października w Sejmie, zostało zapowiedziane. Porozmawiamy o tym, jakie są najbliższe plany w kierunku przygotowania podłoża do zakładania rodziny. Pomówimy o tym, jakie stwarzamy możliwości, jakie dajemy gwarancje, żeby ta rodzina w Polsce mogła normalnie funkcjonować, czyli począwszy od refundacji zabiegów in vitro, poprzez reformę żłobków, przedszkoli, skończywszy na programie Mieszkanie dla Młodych, która będzie kontynuacją programu Rodzina na Swoim, czyli dopłat do mieszkań na rynku pierwotnym. Czyli można powiedzieć, że to jest takie spotkanie prorodzinne w tym sensie. No nie tylko prorodzinne, no tak naprawdę chyba tak, ponieważ rodzina to nie tylko dom, to nie tylko żłobek, to nie tylko edukacja, ale to również praca, to również poruszanie się po mieście, czyli inwestycje infrastrukturalne. O tym dzisiaj zamierzamy dyskutować. Troszeczkę frekwencja mnie tutaj zastanawia. Informacja na temat tego spotkania była w mediach stosunkowo długo, dlatego... No u nas nie było, mam przerwę techniczną. Aha, wydaje mi się, że albo dzisiaj święto imieniny Barbary, może pogoda osób wystraszyła, bo jednak zaczął pruszyć śnieg, jest chłodno. Mam nadzieję, że to jest ten problem, ponieważ zaprosiłem na to spotkanie również pana prezydenta Malinowskiego, żeby również z mieszkańcom... A właśnie, w jaki sposób miasto będzie uczestniczyło w tym planie? No bo tu jest organ władzy tutaj, prawda, regionalnej. W jaki sposób to... W jaki sposób on będzie wpływał na tę politykę? Jest szereg narzędzi, które nie są do zrealizowania bez miasta. Tak naprawdę rząd stwarza pewne obszary warunków do możliwości działania w mieście. Oczywiście samorząd też musi partycypować, ponieważ nie ma nic, można powiedzieć, za darmo. Dlatego tutaj jest mnóstwo tak jakby obszarów skierowanych do mieszkańców danych społeczności, ale przy partycypacji samorządów, między innymi budowa żłobków, przedszkole, inwestycje jako wkład własny. Także to jest szereg dziedzin, w których niezbędna jest współpraca nie tylko, powiedzmy, techniczna, ale również ekonomiczna w samorządzie. Senatora Wojciaka dzisiaj nie ma. Senatora Wojciaka dzisiaj nie ma. W piątek późnym wieczorem dostał informację, że ma dzisiaj o godzinie 17 komisję w Warszawie dotyczącej ustawy o odpadach. No dlatego czuję się usprawiedliwiony. No posłuchamy z ciekawością.
Dziękuję serdecznie, zapraszam wszystkich. Jest z nami prezydent Grudziądza, prezydent Malinowski. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat, no w sumie, na którym przedstawił pan dotychczasowe osiągnięcia oraz plany, prawda? Na najbliższy okres pana urzędowania. Tak, 2 lata kadencji mija, a w sumie 6 lat już mojej pracy na rzecz Grudziądza i po tych 6 latach już można powiedzieć, czy się pracowało, czy się nie pracowało. Skupiliśmy się głównie na infrastrukturze drogowej i na mediach. One w tej chwili już powoli, te główna infrastruktura jest zrobiona i wykonana i powiedziałem mieszkańcom, czy przynajmniej tym osobom, które zechciały przyjść, skorzystały z zaproszenia, co będziemy robić dalej i później. To już są nieco inne projekty związane z rewitalizacją Śródmieścia, z programami cyfryzacji, z wykluczeniem społecznym. No i oczywiście takie sprawy bieżące, jak powiedziałem, te wszystkie drobne remonciki będą robione, czyli główne założenia na następne lata. Widzowie tutaj zobaczą całą konferencję, całą prezentację pana. Was ja się dopytam może o taki bieżący problem właśnie tego, no jak to niektórzy przynajmniej tutaj z przybyłych poruszają tę kwestię wyludniania się, a przynajmniej wyprzemysłowiania się centrum miasta. Czy jest jakaś na to recepta, pomysł może? Nie, to jest oczywiście problem wszystkich miast w Polsce, gdzie życie z centrów przenosi się na obrzeża. Jest to związane oczywiście z wejściem galerii, marketów do tych miast i likwidacją na skutek braku klientów, dochodów ekonomicznych, małych sklepów handlowych w centrach, kawiarni czy jakichś tam innych punktów usługowych. W Grudziądzu jest podobnie, choć nie w takiej skali jak w niektórych innych miastach. Ja myślę, że ta rewitalizacja to jest takie hasło, ona również te cele społeczne spowoduje, że odnawianie i remontowanie tej starówki, również prywatnych, spowoduje osiągnięcie niektórych celów społecznych, czyli takie punkty handlowe, takie centra usług na starówce, które będą służyły reszcie mieszkańcom. Przynajmniej spróbujemy to zrobić. Ja może jeszcze spytam o taki temat ciągle powracający i może aż do znudzenia, no ale trudno go nie poruszyć. No te nieszczęsne, już tak w cudzysłowie powiem, solanki, o które za każdym spotkaniu, a byłem już na kilku pana spotkaniach, się dopytują osoby, zarzucają panu, że no nic sam się nie dzieje, prawda? Chociaż nie do końca tak jest, bo są pewne inicjatywy, o których tutaj często też piszemy. Ja powiem w ten sposób, że solanki były budowane taką metodą chałupniczą, czyli tanim kosztem przez poprzednie władze miasta i były zrobione wtedy według takich umiejętności, takich możliwości, jakie były w tym czasie. Solanki są ulokowane pomiędzy kotłownią szpitala, a drogą wojewódzką, ulicą Warszawską, no i w tym miejscu nie mają możliwości rozwojowych. Czy podejmował pan właśnie ten temat? To może czas na odważną decyzję. Decyzja leży również od wsparcia w procesie publiczno-prywatnym. My w mieście środków finansowych na ten cel nie mamy. Natomiast przygotowujemy koncepcję po to, żeby prywatni partnerzy weszli do tego partnerstwa publiczno, czyli samorządowo-prywatnego. Jesteśmy na początku tej drogi i będziemy ją kontynuować. Jeszcze tutaj zapytam o obszar taki no, prorodzinny, jak tutaj w rozmowie z posłem podjąłem decyzję. Co państwo od siebie jako miasto tutaj na prawach powiatu będą realizowali w ramach tych właśnie żłobków, przedszkoli oraz dalszych inicjatyw, które poseł przedstawił na swoich tutaj prezentacjach? Ja panu powiem. My mamy w tej chwili w mieście ilość miejsc w przedszkolach 2600. Oczywiście samorządowe i prywatne. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że w przedszkolu dziecko jest 3 lata, no przeważnie 3 lata, a rodzi się około 900 dzieci rocznie, to 2700, czyli około 100 dzieci tylko nie jest w przedszkolach. Mamy w tej chwili przedszkola, które się wyludniają, które by przyjęły dzieci. Nie będę tu mówił nazw, ale są takie. Czyli problem miejsc w przedszkolach chyba w Grudziądzu nie istnieje. Istnieje oczywiście, że ktoś chce mieć w tym miejscu, a nie w innym, bo za daleko, czy za blisko i tak dalej, nie? Czy miejsce pracy, ale generalnie, globalnie w skali miasta problem miejsc w przedszkolach nie istnieje. Serdecznie witam pana prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego. Witam radnych, witam pana prezydenta Grudziądzowskiego, witam dyrektora szpitala, witam media, witam mieszkańców. Drodzy państwo, 12 października pan premier Donald Tusk wygłosił tak zwane drugie expose, w którym zapowiedział konkretne plany w 3 obszarach. Praca, rodzina, inwestycje. Expose zostało wygłoszone w Sejmie. Na kanwie tego expose przygotowaliśmy dla państwa jako parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej prezentację związaną z tym, co tak naprawdę w najbliższym czasie rząd Platformy Obywatelskiej oraz PSL
zamierza w obszarze praca, rodzina, inwestycje zrealizować. Zaprosiłem na to spotkanie pana prezydenta Roberta Walińskiego jako organ władzy wykonawczej, który sprawuje mandat prezydenta miasta Grudziądza, żeby również uczestniczył w tej debacie, w tej prezentacji. Poprosiłem o to, żeby pan prezydent również przygotował krótką informację dla państwa z minionych lat prezydentury w tym mieście, żeby poinformował państwa o tym, co zrobiono i nakreślił państwu plany na najbliższą przyszłość. Konwencja tego spotkania chciałbym, żeby była oparta na prezentacji, która została przygotowana, omówiona przeze mnie. Następnie prezentację wykona pan prezydent Malinowski i chętnie bym prosił pytania, żeby państwo będziecie mieli. Ja chciałbym tylko prosić państwa o jedną wyrozumiałość. Ja jeszcze w dniu dzisiejszym wyjeżdżam do Warszawy, bo już w dziewiątym rozpoczyna po raz pierwszy praca Komisja Administracji i Cyfryzacji i o godzinie 9 już na tej komisji muszę być, mając na uwadze względy pogodowe i logistyczne. Chciałbym w miarę dzisiaj w całości dojechać do Warszawy, dlatego serdecznie proszę o wyrozumiałość i jeżeli będzie to możliwe, żebyśmy zakończyli spotkanie o godzinie 19. Każdy poseł zobowiązany jest do pracy w co najmniej dwóch komisjach stałych oraz komisjach czasowych. Jak wynika z ustawy o pełnieniu mandatu posła senatora, pracuje również, swój mandat może wykonywać za pomocą wystąpień, interpelacji, oświadczeń, składanych pytań. Na dzień 4 grudnia zostało przeze mnie złożonych 24 interpelacje dotyczących zarówno spraw ogólnokrajowych, także spraw wojewódzkich oraz spraw miejskich. Ostatnią interpelację, jaką zadałem do ministra transportu, jest szeroko opisywana ostatnia sprawa związana z niesieniem portu, ze sprzedażą mieszkań przy ulicy Libelta. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymam odpowiedź na interpelację, która tak naprawdę w sposób jednoznaczny określi stanowisko ministra i być może, daj Boże, zmieni zapisy ustawy o funkcjonowaniu TBS. Zgłosiłem dwa zapytania poselskie, wygłosiłem 4 oświadczenia poselskie. Jestem wytypowany przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej do reprezentowania klubu w zakresie zmian projektów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego. W dniu jutrzejszym moja problematyka związana z kodeksem będzie również poszerzona o kodeks karny i samorządowy, które dotyczą wprost już problemów lokalnych, problemów Grudziądza. Podjąłem również interpelację, szereg spotkań związanych z mieszkańcami powiatu grudziąckiego, ponieważ oczywiście mój mandat nie kończy i nie zaczyna się na Grudziądzu. Dlatego w interesie przede wszystkim mieszkańców Grudziądza, ale również powiatu oraz okolicznych miast mam zaszczyt tą funkcję sprawować. Jeżeli państwo pozwolicie, przejdę teraz płynnie do prezentacji. Zacznę od obszaru zatytułowanego rodzina. Cóż takiego podczas ostatniego ekspoze pana premiera Tuska, wygłoszonego 12 października, było zapowiedziane, co być może w ferworze innych informacji prasowych, w ferworze problemów dnia codziennego umyka, ale na co warto zwrócić uwagę, ponieważ ten obszar jest zdecydowanie skierowany w kierunku prokreacji, zachowania stanu, powiedzmy, polskiej rodziny, żeby nie było sytuacji takiej, że mamy faktycznie już długoletnie problemy związane z prokreacją. Ubywa nam osób młodych, rodzi się coraz mniej dzieci. Tutaj trzeba szybko ten problem było zdiagnozować i efektem tej pogłębionej diagnozy są 4 propozycje z zakresu obszaru wsparcia rodziny. Pierwszym z nich to jest wydłużenie urlopów macierzyńskich. Jak państwo wiecie, na tą chwilę przy 6-miesięcznym urlopie macierzyńskim pracodawca płaci 100% wynagrodzenia. Możliwość skorzystania przez zarówno matki, jak i ojców z 12-miesięcznego okresu urlopu macierzyńskiego umożliwione jest również w przypadku etatów, w przypadku umowy o pracę, ale też osób prowadzących własną działalność gospodarczą, czy też na opodatkowanych umowach. I wydłużone zostało do 12 miesięcy przy założeniu, że
będzie pobierane 80% wynagrodzenia. Każdy rodzic w 20 tygodniu trwania urlopu macierzyńskiego powinien się zdeklarować na temat długości faktycznego, finalnego trwania tego urlopu. Nie muszę Państwu udowadniać, na ile to jest skuteczne i ważne dla modelu polskiej rodziny. Chodzi tutaj głównie, i nikt tutaj nie odkryje niczego nowego, że chodzi o to, żeby była utrzymywana więź rodzicielska, żeby kształtowała się więź matki z dzieckiem, ponieważ ten pierwszy rok w życiu każdego dziecka, ale również rodzica jest najważniejszy, sam to wiem, jestem przecież ojcem dwójki dzieci. Kolejna sprawa wprost związana z rodziną, nierozłącznie związana z prokreacją, to jest budowanie żłobków. I tak, drodzy Państwo, jest zaproponowana przez rząd zmiana sposobu finansowania żłobków. Do tej pory, żeby założyć żłobek, trzeba było spełnić szereg kryteriów, jakie nakładała ustawa. Te kryteria były bardzo, bardzo ostrzone. Praktycznie trzeba było spełnić tyle rzeczy, ile nie publiczny zakład opieki zdrowotnej. Chodzi tutaj głównie o wytyczne sanitarne, epidemiologiczne, techniczne. Pan dyrektor doskonale wie, o czym mówię, jakie to są koszty tak naprawdę. I to było dużym przyczynkiem do tego, że zarówno samorządy, jak i osoby prywatnie albo w formie działalności gospodarczej absolutnie nie były zainteresowane zakładaniem form żłobkowych. Wtedy sztucznie były tworzone kluby malucha albo formy opieki nad dziećmi, które mniej rygorystycznie tak jakby opiekowały się tymi dziećmi. Rząd Platformy Obywatelskiej PSL dostrzegł ten problem, zmieniono ustawę, która tak jakby zmniejszyła rygor funkcjonowania żłobków, ale tak naprawdę to jest jedna rzecz. No, należało zrobić coś więcej. Należało zaproponować takie instrumenty, głównie finansowe, żeby zachęcić zarówno samorządy, jak i prywatne osoby do zakładania żłobków. I tutaj Państwo wychodzi z propozycją na budowę żłobków na lata 2012-2013 w tym horyzoncie czasowym przeznacza 0,5 miliarda złotych. 0,5 miliarda złotych na budowę nowych adaptacji istniejących obiektów do wymogów żłobkowych. I to, co najważniejsze, to, co powinno cieszyć władze wykonawcze w samorządzie, to jest strumień finansowania i struktura tego dofinansowania. Do tej pory 50% dofinansowało miasto, samorząd 50% brało na siebie rząd. Teraz propozycja jest skierowana właśnie do samorządów taka, żeby 80% ciężaru związanego z adaptacją, z budową, z przygotowaniem żłobków brało na siebie państwo, natomiast 20% dopłaty samorządu lokalnego. Mamy teraz kolejny element. Tańsze przedszkole, również niezwykle ważne wsparcie edukacji przedszkolnej. Proszę Państwa, w 2008 roku z badań na podstawie GUS-u wynika, że miejsc w przedszkolach było 876 tysięcy. W roku 2011 ilość ta została zwiększona do 1 160 000. Z czego największy przyrost miejsc w żłobkach odnotowano na obszarach wiejskich. Rząd Platformy w 2007 roku, już wyraźnie, w 2008 roku wyraźnie już sugerował, mówił o tym, że to będzie priorytet, ponieważ nieraz do Państwa trafiały informacje medialne na temat tego, że w niektórych dużych miastach w Polsce, gdzie jest bardzo duża kolejka, kolejki sięgały takiego horyzontu czasowego, że przed urodzeniem dziecka, albo jeżeli dziecko miało kilka miesięcy, już jest zapisywano do przedszkoli. Także tutaj była wyraźna potrzeba tego typu placówek edukacyjnych we wczesnym wieku edukacji. Także w tym kierunku dalej rząd Platformy i PSL zmierzać zamierza. W roku 2013 przeznaczy kwotę 320 milionów złotych dotacji na przedszkola. Te kwoty rozłożą się w ten sposób, że 1/3 wartości tej kwoty zostanie przeznaczona na zrekompensowanie samorządom tych wpłat, które nie wnoszą rodzice. Natomiast 2/3 stanowić będzie dotacja dla samorządu, na każde kolejne dziecko chodzące do przedszkola. Oczywiście, drodzy Państwo, potrzeb jest zawsze więcej. Każde pieniądze, które trafiłyby tutaj do tego programu, zawsze byłyby niewystarczające. Tak naprawdę chcemy przekonać się, jakie zapotrzebowanie, ile faktycznie samorządy będą w stanie z tych pieniędzy korzystać i jakie będzie zapotrzebowanie na kolejne lata budżetowe. Ambitne plany rządu, mam nadzieję całkiem słuszne i skuteczne, ponieważ tak jak Państwu powiedziałem, znaczący przyrost miejsc w przedszkolach.
który przez te kolejne 4 lata nastąpił. Rząd zakłada, że od września 2014 roku do edukacji przedszkolnej będzie prawo miał każdy 4-latek. Natomiast od września 2016 roku każdy 3-latek będzie objęty prawem do edukacji przedszkolnej. I ostatnia rzecz nowa, związana z dopłatą. Z dopłatą za kolejne godziny spędzone przez dziecko w przedszkole polega na tym, że stopniowo będą dopłaty obniżane poprzez dopłatę od 5 godziny spędzonej w przedszkolu przez państwo. W roku 2015 roku opłata za 6 i 7 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu nie będzie wynosiła więcej dla rodzica niż 1 zł. Także to też, jak państwo domyślicie się, jest to w kierunku rodziców, żeby albo mogli realizować się zawodowo, ale też, żeby ta realizacja zawodowa nie kosztowała za dużo tego rodzica, ponieważ tu nie mówimy tylko o jednym dziecku, są rodziny wielodzietne, a w przypadku wielodzietnych rodzin jest to bardzo duży koszt. Kolejna rzecz, niezwykle związana ze wsparciem rodziny, to jest program Rodzina, kontynuacja programu Rodzina na swoim, program Mieszkanie dla Młodych. I tutaj, proszę państwa, program ten zostanie wprowadzony w życie od połowy roku 2013, najpóźniej od roku 2014. Jedno dziecko dostaje plus 5%, czyli mamy już 15. Natomiast jeżeli w ciągu pierwszych 5 lat od momentu jakby wejścia, wstąpienia w to mieszkanie, w to lokum, narodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, będzie kolejne 5%, także maksymalnie 20% będzie można uzyskać dopłaty, jednorazowej dopłaty do kredytu. Szacujemy, że w ciągu roku będzie mogło z tego skorzystać około 36 tysięcy par rocznie. Jest to odzew na zainteresowanie tym kończącym się tak jakby programem Rodzina na swoim. Przyjmujemy założenie takie, że nie tylko to ma być narzędzie, powiedzmy, kreujące tworzenie się rodzin, związków małżeńskich, pozostawanie na miejscu tutaj, ale również przy założeniu, że mówimy o nowych mieszkaniach, mamy na celu tak jakby zahamowanie, mając na uwadze różnego typu prognozy na rok 2013-2014, negatywnych skutków, może nie kryzysu, ale na pewno spowolnienia, albo też kryzysu, jak to często mówimy, gospodarczego. Także chodzi o to, żeby budownictwo, rozwój przemysłowy nadal funkcjonował. Dlatego tak ważne jest skierowanie tych strumieni pieniędzy do nowo tworzonych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Kolejny obszar, o którym państwu pragnę powiedzieć, to jest metoda in vitro. Każdy sobie stawia pytanie, jak by się zachował, czy by skorzystał z tej metody, czy religia, wiara bądź inne przesłanki są w stanie mu podjąć tej decyzji, czy też nie. Premier Donald Tusk zaoferował podczas expose, które miało miejsce, tak jak powiedziałem, w październiku, o to, że należy objąć programem metodą in vitro, programem 3-letnim, wszystkie te pary, które bezskutecznie przez rok nie są w stanie dochować się potomka. A wtedy będą mogły skorzystać z darmowej metody in vitro. Tak jak szacujemy, w ciągu 3 lat powinno z tejże metody skorzystać do 20 tysięcy par rocznie. Kolejny obszar, niezwykle ważny, to jest tworzenie nowych miejsc pracy, szeroko rozumiana praca. I tutaj, proszę państwa, ułatwienia dla przedsiębiorców, sztandarowa propozycja, likwidacja złego VAT-u. Mówiąc bardzo krótko, jeżeli prowadzimy biznes w formie usług, handlu i wystawiamy faktury, ktoś tam za to nie zapłaci, Urząd Skarbowy na dzień dzisiejszy mówi, ten VAT jest należny, proszę mi go oddać. W tym momencie premier zaproponował tego typu rozwiązania techniczne, że nie będzie pobierany VAT od przedsiębiorców za niezapłacone faktury usługowe lub produktowe. W momencie, kiedy ta faktura spłynie, wówczas będzie należny podatek VAT. Wszystkich tych małych i średnich przedsiębiorców o obrocie do 1,2 miliona euro ta propozycja likwidacji tego złego VAT-u będzie obejmować. Otwarty dostęp do zawodów, tu dzisiaj rozmawialiśmy na temat deregulacji zawodów. O tym, o czym państwo wiecie, jest to propozycja pana ministra Gowina, mająca na celu
trzech transzach zdelegować potencjalnie do 230 zawodów, które na tą chwilę są objęte, powiedzmy, reglamentacją, regulacją, które są obostrzone praktykami, kosztami, egzaminami, uprawnieniami itd., itd. Z czym to jest związane tak naprawdę? Cóż ma nam dać deregulacja? To przede wszystkim ma nam uwolnić miejsca pracy do tej pory deregulowane. Przewidujemy, resort przewiduje, że za pomocą tego, tejże nowelizacji, tego rozporządzenia powinniśmy uwolnić około 100 tysięcy miejsc pracy w obszarach do tej pory regulowanych. Co jeszcze się zwiększy? Na pewno zwiększy się konkurencyjność, a także powinien zwiększyć się popyt i spadek cen, ponieważ im więcej, powiedzmy, danych przedstawicieli danego zawodu na rynku, w tym momencie tworzą się realia polityki rynkowej, konkurencyjnej. Nastąpi spadek cen, niekoniecznie celem spadku jakości usług, ponieważ to rynek będzie regulował to, czy ktoś skorzysta z tej oferty, czy nie, czy głównym atutem będzie cena, czy też po prostu jakość danej usługi. Nie muszę też mówić, że na pewno szeroko rozumiana biurokracja zostanie ograniczona. Nie będzie reglamentacji, nie będzie konieczności wydatkowania pieniędzy na egzaminy, na uprawnienia, nie będzie konieczności tak jakby zdobywania dodatkowych zaświadczeń, oświadczeń, żeby dany zawód mógł być regulowany, a także realny spadek kosztów dla przedsiębiorców. Ułatwienie dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę Państwa, tutaj mówiąc krótko, chodzi o uruchomienie kwoty niebagatela, bo 60 miliardów złotych na fundusze poręczeń kredytowych. Tego typu narzędzie ma spowodować to, że w momencie tego spadku prosperity na lata 13-14, kiedy jednak ten rozwój może zostać przyhamowany, ja Państwu powiem, bo być może ta informacja do Państwa nie dotarła. Polska przez ostatnie minione 5 lat jej produkt krajowy brutto osiągnął wartość 18,5%, co stawia Polskę jako lidera w krajach Unii Europejskiej. Średnia wzrostu w tymże okresie między rokiem 2008 a 2012 dla całej Unii Europejskiej wyniosła minus 0,7%. Także, Szanowni Państwo, absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Należy te informacje przekazywać, ponieważ one stawiają Polskę jako lidera wśród państw Unii Europejskiej. Żeby ta tendencja przynajmniej nie została, bo oczywiście rząd nadal będzie kreował narzędzia, które będą próbowały rozwijać ten produkt krajowy, te współczynniki wzrostu gospodarczego, ale żeby przynajmniej je zahamować, żeby nie było tendencji spadkowej, kreowana jest program skierowany dla przedsiębiorców, który ma tak jakby ułatwić finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, ale też tak zwanej bieżącej działalności inwestycyjnej. Te 60 miliardów złotych zostanie poprzez tego typu inicjatywy, jak grudziąckie na przykład poręczenia kredytowe, wniesione w rynek będzie to realne zabezpieczenie dla przedsiębiorcy, zabezpieczenie finansowe wtedy, kiedy będzie starał się o uzyskanie kredytu w banku. Reforma urzędów pracy. Szanowni Państwo, tutaj również spróbuję się posiłkować danymi z GUS-u informującymi o tym, że i to chyba Państwo również macie w materiałach. Ja nie wiem, czy te materiały zostały rozdane. Ja oczywiście Państwu rozdam te materiały, koledzy rozdają, jak skończę prezentację. Polska w okresie, Szanowni Państwo, 2008 do 2012 tak jakby uległa tylko Niemcom w kreowaniu nowych miejsc pracy. W Polsce powstało w tym okresie, od roku 2008 do 2012, 935 tysięcy miejsc pracy. Tak naprawdę ustępujemy tylko Niemcom. Ta praca związana jest ze sferą gospodarczą i infrastrukturalną. To są fakty, wiedzą Państwo, no, ja odnoszę się do współczynników przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny, dlatego bazuję na tych źródłach i one są dla nas wiążące. Czy mówimy o wartościach bezwzględnych, powstałych. Reforma urzędów pracy. Szanowni Państwo, mając na uwadze efektywniejsze wykorzystywanie środków unijnych, efektywniejsze kierowanie
miejsc pracy na rynku, niezbędne jest reformowanie urzędów pracy, polegające na tym, że kreacja, czyli znajdowanie trwałych miejsc pracy powinna się odbywać być może poza dotychczasową strukturą Urzędu Pracy. Niewykluczone, że będzie to propozycja tak jakby wyprowadzenia na rzecz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń bądź też firm, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Centrum Pośrednictwa Zawodowego, Centrum Pośrednictwa Pracy Tymczasowej i te firmy, mówiąc krótko, za pieniądze, będą aktywizowały osoby bezrobotne. Na tą chwilę sytuacja jest taka, że im więcej miejsc pracy, im więcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, tym większa pula pieniędzy jest do dyspozycji Urzędów Pracy. Nierzadko zdarza się taka sytuacja, że pieniądze, które są dystrybuowane przez Urzędy Pracy, są wydawane niecelowo na organizowanie kursów, które tak naprawdę zamiast ograniczyć rzeszę osób bezrobotnych, wręcz kopiują te błędy, które są, ma na celu nadprodukcja pewnych zawodów, których jest przestrzeń na rynku, kolejnych sprzedawców, kolejnych magistrów zarządzania tychże urzędów. I tutaj, Szanowni Państwo, każda osoba bezrobotna, ten program rozpocznie się od połowy 2013 roku, wejdzie w życie nowy przepis umożliwiający tak zwane odhaczenie się bez świadczenia tego blankietu. W ciągu do 7 dni skontaktuje się z daną osobą pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i skieruje go do odpowiedniej instytucji Centrum Aktywizacji Zawodowej. Także ta reforma przed nami. Oczywiście o wszystkich tych rzeczach, o których dzisiaj Państwa informuję, to są założenia. Oczywiście do tego muszą powstać akty wykonawcze w formie rozporządzeń. Dlatego tak duży stopień ogólności. Kolejne działanie, kolejny obszar, to jest obszar wsparcia dla inwestycji. I tutaj, proszę Państwa, zasilenie gospodarki w latach 2012-2015 kwotą do 800 miliardów złotych. Z czego te pieniądze? To są pieniądze oczywiście pochodzące z polityki spójności przede wszystkim, z tego nowego okresu programowania, który przed nami 2014-2013-2020. Planie gospodarki w sektorze innowacyjności, w sektorze gospodarczym, inwestycji infrastrukturalnych, ale przede wszystkim zostaną one skierowane na przedsiębiorców, na rozwój przedsiębiorczości, tak jak powiedziałem, na innowacyjność. Wynegocjowanie z Unii Europejskiej kwoty 300 miliardów złotych. Tutaj Państwo również macie bardzo dużo informacji medialnych na temat tego, cóż się wokół tych negocjacji dzieje, o jakich kwotach mówimy, o jakich wartościach bezwzględnych. Ja czasami stawiam pytanie z moimi rozmówcami na temat tego, czy aby będziemy wszyscy w stanie wykorzystać te pieniądze, czyli będzie miliard, dwa bądź trzy miliardy, mniej czy więcej, ponieważ to jest kluczowe pytanie. Poinformuję Państwa, że na dzień dzisiejszy perspektywa, ta ostatnia, która się kończy finansowa i tak jakby konsumpcja środków unijnych przez Polskę sięga 80%, także stawia nas w czołówce państw europejskich. Jako, można powiedzieć, nowy kraj członkowski, kiedy tak naprawdę przyszło nam się uczyć, zmierzać jeszcze na etapie przedakcesyjnym z różnymi funduszami, to naprawdę odrobiliśmy lekcję, można powiedzieć, że konsumpcja 80%, która jeszcze trwa i zakończy się z całą pewnością około 90%, naprawdę stawia Polskę na czele. Dalej, bo to jest niezwykle ważna rzecz, ponieważ tak jak powiedziałem, wahania sięgają miliona, dwóch, trzech miliardów, tak się faktycznie mówi o takich różnicach. Pytanie należy zadać jedno, na ile Komisja Europejska, na ile politycy w ramach Unii Europejskiej określą zasady korzystania z tych środków. Bo tak naprawdę wiecie Państwo, mówi się o wkładach własnych w różnych proporcjach. Mówi się nawet, że być może będzie to prefinansowanie inwestycji, czyli najpierw finansuje samorząd, skończysz, odbierzesz, wtedy my ci zapłacimy. Także bardzo, bardzo szeroko jeszcze o tym się dyskutuje. Szczegółów na razie nikt tutaj nie chce ujawnić, by móc realizować inwestycje od infrastrukturalnych, począwszy na inwestycjach tak zwanych miękkich, które są dedykowane edukacji i innowacyjności przedsiębiorcom i muszą się, mówiąc krótko, kolokwialnie odetkać z tych kredytów i tutaj podczas niejednych rozmów z burmistrzami, podczas udziału w debatach z burmistrzami, samorządowcami, tak naprawdę realne możliwości na odkorkowanie się finansowe samorządów może sięgać lat 16, 17, 18, nie wiem Panie Prezydencie, czy
czy się mylę, tutaj ewentualnie pan w swojej prezentacji będzie mógł się do tego odnieść. Uruchomienie programu Inwestycje Polskie. Program zapowiedziany podczas tego expose, który ma tak naprawdę horyzont czasowy 2013-2015, ma polegać na zainwestowaniu kwoty 40 miliardów złotych w branżę, w inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, innowacyjne. Dotyczyć ma sektora zarówno samorządowego, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także instytucji rządowych. Operatorem tego programu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i tak naprawdę na ten fundusz kapitałowo wchodzą wszystkie spółki Skarbu Państwa i one tak naprawdę będą poręczać, one będą dofinansowywać swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę nastąpi odłożenie tych kapitałów, które na tą chwilę są w bankach, na rzecz BGK, żeby te pieniądze poszły w rynek, żeby one napędzały koniunkturę w tych niepewnych, powiedzmy, w tym niepewnym okresie spowolnienia gospodarczego. 30 miliardów na modernizację kolei. Lata 2013-2015 rząd planuje unowocześnienie dotychczasowej infrastruktury kolejowej. Mam tu na myśli nie tylko to, co widać na peronach, czyli powiedzmy trakcje kolejowe, szyny, czy też pojazdy, czyli pociągi, ale również chodzi o całą infrastrukturę techniczną związaną z dworcami. Chodzi również o dostosowanie tak jakby potencjału teleinformatycznego do potrzeb i oczekiwań klientów firm komunikacyjnych. Mam tutaj na myśli głównie PKP. Ja jeszcze Państwu opowiem, tego nie ma na prezentacji, na temat gazu łupkowego. Bo to również obszar, który mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego niezwykle interesuje. I tutaj informacja jest taka, że rząd na lata 2013-2016 prognozuje przeznaczenie 50 miliardów złotych zarówno w sektor prywatny, jak i w sektor państwowy na rozeznanie, poszukiwanie i eksplorację złóż gazu łupkowego. W perspektywie do roku 2020 planowane jest kolejnych 300 próbnych odwiertów. 300 próbnych odwiertów poszukiwawczych. To, co ważne dla firm, które eksplorują, które poszukują, będzie zniesiony obowiązek koncesyjny. Nie trzeba będzie starać się o koncesję w Ministerstwie Górnictwa, o to, żeby taką koncesję uzyskać, żeby móc eksplorować, badać złoża. I ta ostatnia rzecz, niezwykle kluczowa dla samorządów, jest taka, że następuje zmiana struktury podziałów ewentualnych zysków, które będą płynąć z eksploracji, zdobywania, następnie sprzedaży tych węglowodorów. 60% otrzymuje gmina, na terenie której następuje wydobycie gazów łupkowych, 15% województwo, 15% powiat, a 10% trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Państwo celem ogarnięcia tematu łupkowego, bo cały czas oczywiście Państwo wiecie, z doniesień medialnych, z klasy specjalistycznej trwają eksploracje poszukiwawcze, cały czas firmy polskie, zagraniczne, nawet tutaj w naszym w województwie kujawsko-pomorskim szukają, określają złoża kopalni tego gazu łupkowego. To wszystko trwa i ma być specjalnie powołany operator do objęcia jakby tej problematyki gazu łupkowego. Autostrady i drogi krajowe. Temat niezwykle istotny z punktu widzenia użytkowników dróg, z punktu widzenia migracji naszej po Polsce, po Europie. To, co tak naprawdę Państwa powinno interesować, to cóż takiego zostało zrealizowanego przez 5 lat rządów Platformy Obywatelskiej. To prawie 2000 km autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic. To faktycznie zostało zrobione. Przed nami oczywiście wiele pracy. Nikt się nie zachwyca, tak jak już dzisiaj powiedziałem, tym, bo to każdy obszar to nie jest spełnienie marzeń wszystkich. To nie jest to, z czego wszyscy są zadowoleni i tak naprawdę siadają na laurach i mówią, że już nic więcej do roboty nas nie czeka i nic naprawdę nie ma. To są kolejne wyzwania, to są kolejne obszary, w których dużo jeszcze jest do zrobienia. A autostrady, to tak jak Państwo wszyscy wiecie, to jest ten obszar, gdzie wymagania, oczekiwania i długoletnie już tak jakby siłowanie się z tym problemem jest aktualne. W latach 2012-2015 autostrady, drogi krajowe i ekspresowe zostanie zainwestowanych 10 miliardów złotych. Plus oczywiście będą to też pieniądze ze środków unijnych w ramach
też tego programu inwestycje, inwestycje polskie. Z tych najbardziej spektakularnych dróg krajowych, dróg ekspresowych, odcinków autostrad, te, które zostaną zrealizowane, to są odcinki autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice oraz szybkich tras Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Kraków, Wrocław-Poznań, Rzeszów-Lublin oraz Krupnice-Marek. To są te zadania inwestycyjne, które już są bardzo daleko zaawansowane do najbliższej realizacji. Projekt modernizacji armii, no już bardzo krótko o dwóch ostatnich rzeczach, o infrastrukturze naukowej oraz o modernizacji polskiej armii, przewidywany na lata 2013-2022. Chodzi o zainwestowanie kwoty 100 miliardów złotych w modernizację polskiej armii, ale szukanie tego typu projektów i wykorzystywanie takich narzędzi, żeby te zbrojenia miały typowo polski charakter, czyli korzystanie z polskiej myśli technicznej, która, tak jak Państwo wiecie, na całym świecie budzi bardzo duże zaufanie wśród nie tylko operatorów, czyli wojskowych, ale uczelni światowych i inżynierów. Mówię, chodzi o korzystanie z tych dobrodziejstw, z firm polskich, które produkują bądź zamierzają swoją produkcję dedykować dla wojska. I ostatnia kwestia, infrastruktura naukowa. Chodzi głównie o sektor instytucji edukacyjnych na poziomie szkół wyższych, publicznych. Chodzi o dofinansowanie kwotą 10 miliardów złotych, budowę nowych laboratoriów, wyposażenie laboratoriów, prowadzenie badań, bo mamy teraz taką sytuację, że Polska jest liderem w kształceniu, w przygotowaniu kadr, wyszkoleniu naukowców i następnie ze względu na braki techniczne, wyposażeniowe, a także braki związane z wynagradzaniem tychże adiunktów, doktorów, następuje migracja osób do innych krajów i tutaj z tym procederem należy walczyć, dlatego ta kwota nie bagatela 10 miliardów złotych na 2 lata. Państwo doskonale wiecie, czy to budżet samorządu gminnego, powiatowego, czy też państwowego nie jest z gumy i ma pewne możliwości. Tu się nic samo nie rodzi. Jeżeli chcemy przesuwać pieniądze według źródeł ich pochodzenia, musimy wskazać źródło pokrycia. Także tutaj nie ma możliwości tak jakby dodrukowania pieniędzy, żeby realizować te potrzeby, które nawet naszym zdaniem wydają się priorytetowe. Gdzieś po prostu musi być pewna logika wydawania pieniędzy i pewne ograniczenia. Także drodzy Państwo, to z punktu widzenia tej krótkiej prezentacji dotyczącej tego, cóż przez najbliższe 2 lata, 3 w niektórych przypadkach, rząd planuje zrealizować. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, mam nadzieję, w kolejnym spotkaniu, gdzie będę mógł się odnosić już do szczegółowych aktów wykonawczych w postaci ustaw bądź też rozporządzeń regulujących te rzeczy w horyzoncie czasowym, szczegółowym, jestem do Państwa dyspozycji, żeby po raz kolejny się spotkać i na temat tychże samych obszarów, bądź też wybranych obszarów z Państwem dyskutować. To ode mnie na tyle. Panie Prezydencie, bardzo bym Pana poprosił teraz. Dobry wieczór Państwu. Mam na myśli posłów, którzy odpowiadają za rządy w kraju. Pierwszeństwo realizacyjne mają te projekty, które mają wsparcie zewnętrzne. Takich, które były wykonane bez wsparcia, to praktycznie nie ma. Praktycznie nie ma. Taka zasada. Wsparcie zewnętrzne jest różne. Od środków unijnych, poprzez ministerialne, jak również przez prywatne. Jak na przykład ulica Portowa, gdzie prywatny inwestor wsparł budowę. Czyli zasada, w pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają wsparcie zewnętrzne. Na co były skoncentrowane w tych dwóch kadencjach i na co są skoncentrowane środki finansowe? Przede wszystkim na duże projekty. Przede wszystkim na duże projekty, głównie projekty drogowe oraz indywidualny projekt związany z budową i rozbudową szpitala. Proszę Państwa, myśmy do tej pory do roku 2012, który za chwilę się będzie kończył, w sumie zakontraktowali, rozliczyli inwestycji na 560
16 milionów złotych, z czego było 68% dofinansowanie średnio. Od 85 do 50. Średnio było 68% środków zewnętrznych. To było około 350 milionów złotych. Mówię o tym o inwestorach, a inwestorem był głównie Urząd Miejski, ale również jednostki podległe. Spółki, szkoły i inne ośrodki i stowarzyszenia. Ja będę mówił w dużym skrócie, Państwo możecie to potem rozwijać. Jeżeli chodzi o budowę szpitala, to myśmy ją przenieśli w odpowiednim czasie. Wartość inwestycji ponad 250 milionów złotych, żeby przenieść. Kolejne 75 milionów zainwestowaliśmy w wyposażenie. I szpital przez z drugiej strony miasta. Grudziądzki szpital na Sikorskiego już nie istnieje. Tamten szpital w Węgrowie w dalszym ciągu rozbudowujemy o nowe obiekty psychiatrii, pulmonologii, ambulatoryjno-łóżkowy. I kolejna inwestycja, i to już jest naprawdę ostatnia, będzie około 150 milionów złotych. Muszę Państwu powiedzieć, że to była taka indywidualna, konkretna inwestycja, gdzie w latach tych sześcioleci pozyskano na wybudowanie około 120 milionów złotych plus ten sprzęt to prawie 200. Projekty drogowe to oczywiście trasa średnicowa. Pierwszy odcinek, który został zakończony, to 4,3 km. Państwo wiecie, to jest odcinek od ulicy Droga Łąkowa do Południowej, czyli od, mówiąc Grudziądzanom, od Warmy do drogi na Rudnik. Tam oczywiście było dokładnie, mówię oczywiście, bo inwestycje drogowe przeważnie mają pośpiech, przeważnie 3 dni. Już jeździmy, już Państwo wiecie, jak to wygląda. W tej chwili 17 grudnia oddajemy do użytku, będzie pierwszy przejazd przez bramki do autostrady, przez trzeci od etap trasy średnicowej, czyli od nowo wybudowanego ronda, które jest wmontowane w ulicę Szosa Toruńska. I ten odcinek będzie wynosił 2,8 km. Zapraszam Państwa w sobotę 8 o 11 na Placu Stycznia. Dwa autobusy. Kto chce zobaczyć, jak to będzie wyglądało jeszcze przed otwarciem. W środku tego zjazdu 2,8 km jest specjalny węzeł. My ten węzeł nazywamy Konstytucji 3 Maja. Jako że on ma służyć połączeniu Rządza z tym zjazdem poniżej tego wiaduktu do Mniszka, że jak coś się stanie na ulicy Szosa Toruńska, a tam co chwilę co jest, wystarczy awaria autobusu, już są korki, żeby można było mieć alternatywne połączenie. To są takie, proszę Państwa, i jeżeli my to zrobimy, a już jest na ukończeniu, ilość ulic i dróg, jaka jest zrobiona, jest to kilkadziesiąt. Oszczędzę Państwu wymieniania tego wszystkiego tutaj. My już powoli te projekty drogowe, jak wspomniałem, kończymy. Ja powiem tylko w dużym skrócie. Ulica Portowa, która została w 100% finansowana ze środków zewnętrznych, jak wspomniałem, dzięki porozumieniu z Alfą. Ulica Hallera, zakończyliśmy już 2,5-letnią przebudowę ulic Starego Miasta. Państwo obserwowaliście to w mieście w różnych momentach. To miasto było rozkopane dosyć głęboko i solidnie. Już jest to wszystko zakończone. Tam było 13 uliczek, ale gdzie to są uliczki, rynek i plac miłośników astronomii. Siadecki, Korczaka, Łyskowskiego, Walińskiego, Mikołajewskiego, Magazynowa, Paderewskiego. I wymieniłem tu tylko część tych inwestycji drogowych. Odpuszczę sobie te wszystkie Kruszelnickiego, Parkowe, Lipowe, Szarowkowe i tak dalej, i tak dalej. Z pozostałych inwestycji, proszę Państwa, to bardzo interesująca jest rewitalizacja nabrzeża. Te tereny poprzemysłowe, co były nad Wisłą, tam też się to wszystko rodziło w bólach. Jak może Państwo wiecie, że te wszystkie inwestycje, które samorządy realizują, bo prywatni nie mają takich kłopotów. To mają kłopoty związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Niestety tylko i wyłącznie
najniższa cena obowiązuje. Najniższa cena, do tego ogromna demokracja związana z nieustannymi odwołaniami innych oferentów na każdym etapie. Na etapie specyfikacji, na etapie samego konkursu i po konkursie. Co powoduje, że wystartować do takiego projektu inwestycyjnego jest znacznie trudniej niż go przygotować. Rewitalizacja Nabrzeża jest w trakcie, proszę Państwa, tam jest 16 hektarów terenu nad Wisłą. Chcemy to przygotować dla mieszkańców, trakt spacerowy, rekreacyjny. Wartość tego zadania to 44 miliony, które pozostało do zrobienia, z czego około 20 milionów to jest dofinansowanie zewnętrzne. Zwróciłem Państwa uwagę również na ogromną inwestycję, która się realizuje, a inwestorem są wodociągi, mianowicie przebudowa składowiska w Zagórzewie. Jest to przedsięwzięcie ogromne na ponad 60 milionów złotych, z czego 51 milionów to jest projekt zasadniczy, środki kwalifikowane, 35 z Unii. Głównym celem to jest przygotowanie tego składowiska do racjonalnego i z dużą perspektywą do przodu wykorzystania tego gospodarowania odpadami. Chciałbym również podkreślić, że zakończony projekt przez wodociągi to jest modernizacja, rozbudowa infrastruktury wodociągowej. Ponad 20 milionów, 65 było z zewnątrz, infrastrukturę wodociągową, ostatnie jeszcze kilometry było ich ponad 10, rur asbestowo-cementowych. OPEC wymienił na Szczemięcinie 8,5 km sieci ciepłowniczej za ponad 25 milionów złotych. Tu było 85% dofinansowanie. Chcę Państwu powiedzieć również o kilku takich drobniejszych projektach, ale fajnych, jak na przykład iluminacja obiektów zabytkowych, czyli bazyliki, bramy wodnej, muzeum, Centrum Kultury Teatr, starówki, może mówiąc, dojścia do góry na zamek, ulica zamkowa fajnie wygląda. Cały czas realizujemy termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Cały czas. To widać, jest to we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. To znaczy, że materiał kupujemy my, a robociznę na szkolenie bezrobotnych, bo bezrobotni przy tym projekcie są szkoleni, przyuczani do nowego zawodu, daje Urząd Pracy, to wychodzi 50 na 50%. TBS nieustannie oddaje do użytku nowe budynki, oddano ich H4 przy ulicy Stachury, Wilczewskiego Bruno. W tej chwili kończy się budynek już na wiosnę, ma być oddany przy ulicy Walińskiego. Tak samo buduje nowe budynki komunalne PGN na osiedlu Nowe Tarpno. Tam w ciszy i spokoju praktycznie cały teren już jest zbudowany. Praktycznie cały teren. Bardzo ładnie. Bez wielkich tam komunikatów zewnętrznych. Z innych projektów zwróciłbym uwagę, że zakończyliśmy w mieście projekt budowy Orlików. Orlik 2012 i innych boisk, bo mamy w sumie 9 nowych boisk, 6 orlików, 2 obiekty wielofunkcyjne i ja to nazywam jednego dużego orła, czyli takie boisko sprawy sztucznej na Olimpii. Wszystkie były dofinansowane ze środków zewnętrznych. Place zabaw i lodowisko. Na place zabaw moim zdaniem to jest ciągle za mało, że przeznaczyliśmy prawie 600 tysięcy złotych na kupno nowych zabawek na place zabaw, a także na budowę nowych placów zabaw, ale potrzeby są znacznie większe. Samo lodowisko, które funkcjonuje już kolejny rok, w tej chwili przy Alfie, kosztowało około 500 tysięcy złotych. Inwestujemy również w obiekty sportowe, które wymagają takiego inwestowania, które już mamy, jak na przykład Getterzet, gdzie wykonaliśmy oświetlenie za 1 000 000 złotych, dodatkowa trybuna na Olimpii. Bardzo ciekawym projektem było wyposażenie w klas 1-3 wszystkich oddziałów w tablice interaktywne. Macie Państwo okazję zobaczyć, jak to funkcjonuje. Zachęcam. W tej chwili, jak jeden oddział powstał więcej i nie było, to Pani nauczycielka mówi, no jak możemy teraz uczyć, jak my to takiej tablicy nie mamy. Bo człowiek się przyzwyczaja do tego dobrego,
i potem dalszej pracy sobie nie wyobrażam. Realizujemy również cały szereg projektów edukacyjnych. Dajmy dzieciom szansę, komunikację Urzędu do Integracji, atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziąckich szkołach zawodowych drogą do sukcesu, modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza, w sumie za ponad 11 milionów. Proszę Państwa, już funkcjonuje www.geoportal.grudziac.pl. Grudziądzki nie funkcjonuje jeszcze? Ja już to oglądałem. Moja pani rzecznik kiwa, że... Tak. Jest to projekt za 4,8 miliona złotych. Całą strukturę gospodarki Grudziądza, nieruchomości, plany przestrzenne, media, właścicieli, nie w tym sensie, że wymieniali będą, ale własność samorządu, własność Skarbu Państwa, własność prywatna, własność stowarzyszenia, cały szereg danych związanych z naszym miastem. Budujemy, proszę Państwa, inkubator przedsiębiorczości po obiektach Stomilu. Ktoś tam, kto z Państwa, wielu z Państwa było na pewno, tam gdzie była straż pożarna, tam już to jest rozbudowane, przebudowane i za chwilę będzie oddane do użytku. Projekt kosztował 3,8 miliona złotych, dofinansowanie prawie 1,5 miliona. Dużą uwagę zwracamy na ekologię. Inwestorzy. To oczywiście jest ciągle za mało tych inwestorów. W ostatnich dwóch latach Galeria Alfa zatrudniają dzisiaj około 500 osób. Rosman zatrudnia dzisiaj ponad 100 osób. W 2013 chce przystąpić do drugiego etapu budowy tego centrum logistycznego, które będzie kolejne 150, docelowo 500. Bardzo dobrze rozwija się fabryka Limitor, proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy zatrudniają ponad 150 pracowników. Większość to stanowią kobiety i myślą nad dalszym rozwojem firmy, jako że mają bardzo dobry zbyt swoich produktów. Mniejsze firmy to Servismana, który jest przy ulicy Rataja, firma Connecto, która pracuje, zatrudnia ludzi, 85 pracowników na terenach byłego Stomilu. Pan poseł wspomniał o działaniach skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W Grudziądzu, tu w tym budynku, na najbliższej kondygnacji działają grudziąckie poręczenia kredytowe, które należą do najlepszych, no myślę, że w kraju, bo skoro nasze województwo należy do pierwszej dwójki w kraju, bo mamy takie opracowanie tego stowarzyszenia funduszy poręczeń kredytowych, ja takiej wiedzy nie miałem wcześniej, ale skoro nasze województwo należy do najlepszych, a w naszym województwie najlepszy jest nasz fundusz, no to myślę, że jest w czołówce kraju. Spółka Grudziąckie Poręczenia Kredytowe udzieliła ponad 170 poręczeń dla małych i mikroprzedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 45 milionów złotych. Ponad 45 milionów złotych. Jakie mamy plany? Po czwartym odcinku już Państwu mówiłem trasę średnicowej. Tam nasz czekat wiadów będzie głównym problemem w tym miesiącu ogłoszonym. Cały czas borykamy się z problemami związanymi z wystartowaniem, z rozpoczęciem, z podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą na modernizację sieci tramwajowej. Też liczymy, że po tych procedurach odwoławczych, które są w toku, spróbujemy rozpocząć tą inwestycję. To jest inwestycja, moim zdaniem, bardzo skomplikowana i jedna z najtrudniejszych, jaką nam przyjdzie się zmierzyć. Jesteśmy również przygotowani do rewitalizacji Parku Miejskiego. To jest coś też fajnego. Projekt zakłada przeprowadzenie prac renowacyjnych w Parku Miejskim ukierunkowanych na przywrócenie walorów historycznych i botanicznych zgodnie z tendencjami sztuki ogrodowej z okresu początku XX wieku. Uzupełnieniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i oczywiście ścieżek i chodników. Szacunkowa wartość to około 7,2 miliona złotych.
Jak też planuję jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Już trwa przebudowa ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Dudlickim. Celem tego projektu jest stworzenie nowoczesnej, kompleksowej bazy dla turystów i mieszkańców. Zakres obejmuje wybudowanie domków letniskowych, świetlicy, miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych. Powstanie także budynek socjalno-magazynowy. Koszt modernizacji to 4 miliony. Około 2 milionów to jest wsparcie ze środków zewnętrznych. Po niespodziewanej, jak dla mnie, zbyt dużej przerwie w rewitalizacji Góry Zamkowej przebudujemy się do tego zadania wraz z odbudową wieży Klinek. Wartość tego projektu to około 6 milionów złotych. Być może w tym roku, najpóźniej na początku przyszłego, planujemy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Docelowo wieża Klinek będzie oczywiście tarasem widokowym, ale również planujemy wyeksponować w formie tak zwanej trwałej ruiny te odkopane już zabytki, czyli fundamenty, nie fundamenty, z opisem i z zabezpieczeniem tych ruin. Kolejny projekt, mniejszy, ale bardzo interesujący, wyznana trasa rowerowa. Jesteśmy na ukończeniu specyfikacji, która umożliwi nam ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Ciąg pieszo-rowerowy na długości prawie 4 km wraz z 5 takimi tarasami widokowymi. Zagospodarowanie terenu również w celu udostępnienia obszarów cennych przyrodniczo. Szacunkowa wartość tej inwestycji 6 milionów złotych. Proszę Państwa, wystartowaliśmy z projektem geotermii w Grudziądzu. Rozpoczęliśmy pracę nad projektem zagospodarowania grudziąckich wód, których efektem będą decyzje dotyczące kierunku rozwoju infrastruktury wykorzystującej zasoby solarkowe. Na inwestycje chcemy poszukać wsparcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Chciałbym w dalszym ciągu powiedzieć Państwu, że cały czas realizowana jest inwestycja, przygotowanie do inwestycji wykonywanej w Grudziądzu przez innego inwestora, mianowicie przez elektrownię gazową. Paliwem będzie to oczywiście gaz ziemny, który przebiega obok w tej chwili i obecnie trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Wartość tej inwestycji ogromna, 3 miliardy 200 milionów złotych jednorazowej. Takiej inwestycji nie było w naszym województwie. Przygotowaliśmy również nowy projekt strategii promocji miasta, w którym zapisaliśmy m.in. wsparcie i promocję lokalnych inicjatyw. Będziemy chcieli zaangażować w tą promocję, w tą strategię szereg działań Grudziądza, którzy mają pasję. Nieco więcej poznacie Państwo, mam nadzieję, kilka słów na temat powiedzieć podczas jarmarku. Również informuję wszystkich Państwa, że mamy przygotowaną dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na temat zadania, które często dopytuje się młodzież, mianowicie w 2003 roku zamierzamy wybudować na Szczemięcinie skatepark. Proszę Państwa, w dużym skrócie, przez 20 minut, Panie Pośle, to taka moje sprawozdanie z tych 2 lat i 6. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę platformy, bo to program, mój był program. 6 lat kadencji pana prezydenta Malińskiego. Teraz udostępniamy Państwu głos. Seria pytań, proszę bardzo. Siedzisk jest około 270, ta sala podobno mierzy. Moje proste pytanie. Czy to spotkanie w dniu dzisiejszym ma jakiś sens? Bo jeżeli poproszę o podniesienie ręki do góry, kto nie jest związany z Platformą Obywatelską, z Urzędem Miasta, z Urzędem Marszałkowskim, to ile osób na tej sali dzisiaj jest tak zwanych obcych z zewnątrz? Odważycie się Państwo podnieść ręce, kto jest z urzędu, a kto jest obcy? To może na skróty obcy. Policzymy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 osób. Panie pośle Szymański, czy to zebranie nie powinno na starcie, gdy pan na tę salę wszedł, zmienić swoje konwencje?
Czy może mi pan odpowiedzieć na pytanie, co w pana całym expose, wygłoszeniu tego, co pan do nas mówił, 11 osób, było nowe, inne, czego byśmy nie znali? Z 20 kanałów telewizyjnych, z prasy, z mediów, z kuriera Grudziąckiego, z telewizji kablowej. Tylko pytanie jest podstawowe i zasadnicze. Czy mieszkańcy miasta Grudziądza odcięci, przepraszam bardzo, odcięci od bezpośredniego kontaktu z władzą, czyli z panem prezydentem, z radnymi, którzy oczekują na wizyty mieszkańców w ratuszu. To my, którzy ich wybieraliśmy, mamy iść do nich, do ratusza i im powiedzieć, co nas boli. Oni do nas, raz na pół roku, nie mogą przyjść do małej kameralnej salki, ulica Nadgórna, Forteczna, Garnizonowa, Malborska i tak dalej i wysłuchaj. To my do urzędu czapka z głów i panie radne. Jeżeli pan zobaczy, że na tej sali jest 11 osób, obcych panu, a może tylko 5, bo tamtych panów może pan zna, dlaczego pan nie zmieni konwencji tego spotkania i nie zrobił z tego normalnej, ludzkiej rozmowy? Dlaczego to jest, co to jest, prelekcja? Jak my się mamy ustosunkować do tych 700, 800 miliardów, a co one mnie obchodzą? Gdy moje życie jest tu, w tym mieście, na tych ulicach, w tym bezrobociu, w tych wszystkich problemach, o których tak na dobrą sprawę nikt nie chce rozmawiać. Panie prezydencie, pan po raz, ja się nie odzywałam do pana 6 lat. Znamy się? Cokolwiek. Zwidera. No może niekoniecznie. 6 lat. Nie wyszłam do pana z żadnym zapytaniem wprost. Jestem zdenerwowana. Też mam nadzieję, że niepotrzebnie. Emocje. Ponieważ odbywa się coś po raz kolejny, co odmieni tą rzeczywistość, na którą już zgody nie ma. Ludzie nie chcą tak z wami rozmawiać. Pan, panie pośle, za stołem prezydialnym, pan, panie prezydencie, wizualizacją, szpital, solanki, drogi, modernizacje. Ile razy pan to nam może powtarzać? Ile razy? 6 lat. Co dzień, co tydzień, co miesiąc wrzucają mi kurie do skrzynki. Nie życzę sobie. Ja chciałabym porozmawiać z panem i z panem, panie pośle, o tym, czego nie mamy w tym mieście, co nas boli, co tworzy klimat w tym mieście. Czy pan, panie pośle, odpowie na biegu, dlaczego miasto wymarło, całe, w środku, stare? Wie pan dlaczego? Nie widzi pan? A to spacerował pan w piątek po targu, kłaniał się wszystkim targującym. Ja dzisiaj też przeszłam przez to targowisko, bo liczyłam. Nie dojechała połowa handlujących, bo na moście się tam ktoś nieszczęśliwie. Ktoś tylko człowiek. Człowiek? Z szacunkiem. No to z szacunkiem, panie. No, ja panią słuchałam. No, ale pan mi nie musi przerywać. Pan panu mikrofon. Z szacunkiem tam mogła zginąć osoba. Dobrze. Człowiek. Ciężko pracująca osoba. A nie ktoś. Tak. Zawodowała gwiazdę. To jest coś. A dlaczego pan myśli, że wszystko powiedziała to? Usłyszał pan, że wszystko jest to? Szanowni państwo, chciałbym wrócić do konwencji spotkania i zadania pytań. Czy to spotkanie dzisiaj ma sens? Dla kogo? Dla kogo ma sens? Dla kogo? Proszę, proste pytanie. Komuś tutaj pomyliły rolę, tylko pan Zosiu. Ja proponuję konwencję trzech pytań i ustosunkowania się do pytań, dobrze? To zadałem 4. Pani, teraz poprosiłbym pana i ustosunkujemy się. Ja mam się dowiedzieć, co z tych obietnic dlatego udało się zrealizować. To jest pytanie do pana, a tutaj pani, szanowni, chciałbym odpowiedzieć, bo pani mówi, że władza w tym mieście, władza, mówiąc władza, pani użyła również słowa radni, że są nieosiągani, że siedzą gdzieś w prezydium, że trzeba tu przyjść. I prawda, ja co roku organizuję spotkania dla swoich wyborców, ja też jestem radnym i spotykam się w swojej dzielnicy ze swoimi wyborcami. Roznoszę im zaproszenia osobiście, w skrzynię pocztową wrzucam i takie pytania, co organizuję. Także to nie jest tak do końca, jak pani mówi, że trzeba się
nie wiem, umówić do prezydium i nie wiadomo do kogo tam iść. Też radni chodzą po mieście, rozmawiają z ludźmi i spotykają się, także nie do końca jest to prawda, to co pani powiedziała. Z ubolewaniem przyjmuję takie wypowiedzi pani, która przed chwilą mówiła. Jestem już dosyć stary, ale rzadko się spotykam. Ja też nie mówię. Tak na marginesie, przepraszam. Mam takie zapytanie. Chodzi o to, dlaczego się nie ponosi konsekwencji Jarosław Kaczyński za słowa wypowiadane oficjalnie, że zamach stanu przy katastrofie smoleńskiej. Gdybym to ja powiedział, czy ktoś inny z nas, to na pewno zrobił karę. Dlaczego to się pokazuje i nie wyciąga się konsekwencji? To jest pierwsze pytanie. Drugie, to chodzi o to, że te przedstawione sprawy, problemy, plany działania, które pan poseł przedstawił, pan prezydent, są bardzo pozytywne i to możemy zawdzięczać partii, która rządzi Platformy Obywatelskiej. Bo broń Boże, jakby PiS rządził, to by jeszcze gorzej było. Chodzi o to, ale że tu wszyscy mówiliśmy o rzeczach pięknych, ładnych. Te wszystkie problemy, pomocy są skierowane do ludzi, do społeczeństwa. Tylko najmniej jest mowy o nas, emerytach, starszych ludziach. To wszystko odbywa się naszym kosztem. A niech się odbędzie to tym kosztem tych, którzy zarabiają miesięcznie 30, 50 tysięcy. Co my mamy na rok tyle. Na przykład odebrano nam ograniczone zasiłki pogrzebowe. Czynsze w lokalach komunalnych się podwyższone są, będą od nowego roku. A kto w tych mieszkaniach komunalnych mieszka? Emeryci i rodziny wielodzietne. Bo ci, co zarabiają 60 tysięcy, nie będą tych czynszów się podnosić. Od nowego roku również to chodzi nas, starców i osób niepełnosprawnych, będzie ograniczony zasiłek opiekuńczy nad tymi niepełnosprawnymi starcami. Bo zostanie ograniczony wieloma czynnikami, mianowicie warunki otrzymania tego zasiłku będzie dochód przypadający na osobę w danej rodzinie opiekuńczej czy u opiekuna, a wynoszący 625 zł na osobę. No co to za mało? To są ograniczenia, które uderzają nas tu, ludzi na dole. I apeluję, zwróćcie uwagę na tych ludzi. Dziękuję. Działa w Komisji Administracji i Cyfryzacji. W związku z tym prosiłabym szczególną taką uwagę zwrócić na nasze województwo. Chodzi mi już o to, że osoby, które na przykład zostały przyznane ubogie i niepełnosprawne laptopy, do dziś je nie otrzymały. Strasznie sprawa się ciągnie. Były też takie osoby niepełnosprawne, jak mój syn z lekkim stopniem, w ogóle nie dostał tego laptopa. Może kiedyś, nie wiadomo. Na razie w tej chwili go nie ma i prawdopodobnie sobie nie kupi. Więc ja bym prosiła, żeby naprawdę zająć się sprawą tej cyfryzacji w naszym województwie, żeby ona się poprawiła, bo w Poznaniu słyszałam, że rok temu przydzielano laptopy. Ja rozumiem, że wiem, bo Polska jest bardziej bogata, ale my musimy też dążyć do bogatszych, prawda? Drugie to mam takie pytanie, to jest takie związane z tym, była mowa o konwencji i osobach niepełnosprawnych. Jak zamierza się realizować konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 27? Chodzi o zatrudnienie, o pomocy osobom zatrudnionym z uwagi na to, że u nas jest bardzo duże bezrobocie, 21%, tak, padło w tym momencie. Więc czy w ogóle chodziłoby mi o to, żeby ta konwencja była jakieś spotkanie poświęcone jej omówieniu, przedstawieniu, jakie będą akty wykonawcze, prawda? Bo to jest nowa rzecz, która będzie dopiero wdrażana. Słyszałam, że już na przykład były kongresy w Gdańsku, w Lublinie, bo tam przeglądam u siebie internet, więc wiem, że takie coś się odbyło. Czy my również tutaj w Grudziądzu coś w tej sprawie zrobimy, jakieś wystąpienie, spotkanie, konferencję może, ale nie w Bydgoszczy niektórych, bo nikt nie będzie chętny tam pojechać. Tu, w naszym Grudziądzu. Dziękuję bardzo. I tak naprawdę do czegoś tu się odnieść? No ja może rozpocznę w ten sposób.
zdarza się, że proboszcz podczas mszy niedzielnej mówi do tych biernych, którzy siedzą w pierwszych ławkach, do tych, których nie ma w kościele. Także no, nie sposób mi odpowiedzieć na pytanie o frekwencję dzisiejszą. W najlepszej wierze, z najlepszą starannością dołożyliśmy zawiadomienie poprzez wszystkie media grudziące na temat tego spotkania z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem. Plakaty chyba wiszą od tygodnia grudziącą. Mamy media tradycyjne, mamy media pisane, mamy telewizję kablową, także dostęp do informacji, już nie mówię o mediach cyfrowych, portalach społecznościowych, o czym informowaliśmy o tym spotkaniu dzisiejszym, na którym to również współudział jest pana prezydenta Grudziądza. Pani zarzuca tutaj brak wiedzy, że pani nie wiedzy. Mówiła pani, ja mam to zapisane, a z drugiej strony pani z kolei nie chce, tutaj pan się też odniósł, że nie chce pani otrzymać kuriera grudziąckiego. Staram się oczywiście, na ile czas mi na to pozwoli i obowiązki też rodzica, może nie sumiennie, ale zaglądać w te media i jakoś tego się nie doszukałem, że akurat o tak szczegółowych problemach ogólnopolskich w tychże mediach było. Oczywiście media ogólnopolskie, szczególnie 24-godzinne, dystrybuują cały szereg informacji, niekiedy informacje ważne gdzieś ulatują między rękami, bo moim zdaniem, szanowna pani, szanowni państwo, jeżeli mówi się o zabezpieczeniu na najbliższe 2 lata potrzeb tych podstawowych, egzystencjalnych rodziny w postaci dostępu do edukacji żłobkowej, do edukacji przedszkolnej, korzystania z dobrodziejstwa, możliwości nabycia mieszkania z dopłatą do 20%, to są sprawy ważne. Nie tylko w kręgu ogólnopolskim, ale również polskim, tutaj grudziąckim, naszym, lokalnym. Także z drugiej strony nie wiem, jak mam się odnieść do takich wyrazistych i mocnych przez panią słów, że miasto umiera, że starówki tak. Już nie ma. Nie ma. Ta wszystko umarło. Tak. Chciałbym oczywiście wziąć to bardzo duży nawias, ponieważ jest to powiedziane z dużym, powiedzmy, z takim dużym nawiasem, że to nie jest aż tak wielki problem, jak pani tutaj to zasygnalizowała, aczkolwiek problem jest i tutaj nikt nie przeczy, że nie ma pani po części racji. Z tym, że na temat adaptacji, rewitalizacji Starego Miasta, to nie jest problem wyłącznie mieszkańców Grudziądza, ba, województwa kujawsko-pomorskiego, o czym pan radny Nowak może również powiedzieć, bo na sesji sejmiku województwa i na komisjach ten problem staje niejednokrotnie. To jest problem ogólnopolski, w jaki sposób tchnąć życie w centra miast. Czy to za pomocą rewitalizacji, czy też za pomocą, powiedzmy, tworzenia jakichś centrów kulturalno-turystycznych, rozrywkowych, nie wiem. Ciężar życia naturalnie przenosi się, pani coś o tym pani wie, do galerii, do centrów kulturotwórczych, które tworzą się na granicy miast. Tak, ale to jest tendencja ogólnokrajowa. Zatrzymajmy ten moment. Zatrzymajmy ten moment rozmowy i poprosimy o wtrącenie cyframi, jeżeli te cyfry zna. Ile miasto straciło na tym, że z centrum miasta i z wszystkich okolicznych uliczek tego miasta wyprowadził się mały, rodzinny handel, który odprowadzał podatki. Jaka to była cyfra w podatkach, a jaką cyfrę w podatkach odprowadza Alfa? I tylko tyle. I panie Tomaszu, nie będziemy się zastanawiali, że Alfa, która jest tak zwanym ciałem obcym, nieuniknionym w rozwoju cywilizacji. Ja idę na emeryturę za chwilę, ale młodzi tego potrzebują i frontem idziemy do nich. Ale po drodze, jeden zlikwidowany, drugi, dziesiąty, 42 sklepy w centrum miasta, witryna, lokal do wynajęcia. To nie są 42 osoby, bo to jest ktoś, kto ma rodzinę złożoną minimum z 3 osób. I teraz pytanie, co się miastu opłaciło? Ta Alfa? Czy zlikwidowanie tego wszystkiego? A wtedy zadam pytanie, po co wydano 13 milionów na rewitalizację Starówki? Dla miasta rewitalizacja Starówki to może oznaczać wymianę kostki, nowy pomnik? Czy żyjące miasto, kawiarenki, restauracje, sklepy, sklepiki i życie? Po co to oświetlenie tych budynków, gdy cały rynek żyje 1/3 życia? Panie prezydencie, to są fundamentalne pytania, na które wy odpowiadacie, ale nie chcecie, ale spróbujcie, ale panie prezydencie, już daję, Zofia jestem, pomylił mnie pan siostrą bliźniaczką. I mieszkańcy chcą
na takie pytania uzyskać odpowiedź, bo ta cała reszta, którą dzisiaj pan przedstawił, dzieje się i my to widzimy. I żeby nie było zdziwieniem, doceniamy. Doceniamy. Jasne, dziękuję. Proszę Państwa, odnośnie pierwszego pytania, to trudno z tego takiego słowotoku, co jest pytanie. Słowotok. Ale uważam, że pomimo tego, że mało jest mieszkańców na spotkaniu dzisiaj, że pan poseł powinien się spotykać co najmniej raz do roku, panie pośle. Ja też się powinienem spotykać co jakiś czas, żeby zdać sprawozdania z tego, co zrobimy. Mieszkańcy mają szansę, wszystko wystają, ich sprawa. Ale my to umożliwiamy, zapraszamy, proszę bardzo, przepytajcie tego gościa, przepytajcie tego gościa z wszystkiego, co macie na sumieniu czy w głowie. To i będziemy się spotykać. Ja mam jeszcze 2 lata pracy i na pewno na koniec spotkam się i powiem, co z tych 127 punktów, które zapisałem gdzieś tam w papierach i które są na stronie internetowej, tego mi nikt nie uwolni, co zrobiłem, a co nie i dlaczego. I ja to zrobię. Program, pani wspomniała oczywiście o laptopach. My nie zapraszamy ludzi, osób, które mają w rodzinach kogoś jest niepełnosprawny na takie spotkanie. Sami się indywidualnie kontaktujemy, jak pani wie. Mamy tam dosyć szeroką listę tych osób. Tam jest z punktu widzenia pana marszałka jeszcze jest cały szereg problemów, ale ja myślę, że jeszcze kwartał i to powinno zostać uruchomione. Te laptopy powinny być przekazane. Tam jest cały szereg problemów związanych z eksploatacją, z gwarancją, ze zgłaszaniem. Nie będę tu w tej chwili mówił. No myślę, że jeszcze kwartał to zostanie uruchomione i na pewno te laptopy zostaną przekazane. Starówka, podatki i tak dalej. Oczywiście w pełni się nie zgadzam, pani Zosiu, z tym. Jak zwykle się z panią nie zgadzam. Nie wchodzi. Statutowo. Pani za przymiotników, cała, wszystkie, wielkie i tak dalej. No nie ma czegoś takiego. 8, pani Zosiu, sklepów. 8, nie 40. W Starówce jestem po spotkaniu. Z przyległymi ulicami. Jestem po spotkaniu właśnie z przedstawicielami handlowców górskiej Izby Gospodarczej. Naliczyliśmy tego aż 8. Podatki. W Alfie pracuje 500 osób około, plus osoby, które dojeżdżają i partycypują. Mamy podatek od nieruchomości, ogromna nieruchomość i mamy podatek CIT, czyli podatek, który my wszyscy jako osoby fizyczne płacimy. Podatek PIT. CIT, mamy PIT oczywiście od osób fizycznych, a CIT jest od osób prawnych, więc od osób prawnych jest płacone tam, gdzie jest ktoś zameldowany, tego nie mamy. Wszystkie inne podatki są u nas. To jest jedna rzecz, ale zasadnicza i główna. Żyjemy w państwie prawa. Żyjemy w państwie prawa. Jesteśmy państwem o swobodzie gospodarczej. Żaden prezydent nie będzie mówił, gdzie ma być sklep, a gdzie nie ma być sklepu. Żaden prezydent, jeżeli plan przestrzenny przewiduje, że w tym miejscu może coś powstać i ktoś ma na to pieniądze, to ja nie mam nic do gadania. Plan przestrzenny przewiduje, ktoś ma kasę, wszystko spełnia, ja to muszę podpisać. My możemy robić jakieś ulgi, radni mogą zagłosować, że podatki są mniejsze, ale biednego miasta, jak jest mówiąc, nie stać na to, żeby aż tak duże ulgi dawać komukolwiek ze względu na inwestycje. Bo ja bym dzisiaj państwu w oczy nie spojrzał, gdybym powiedział tak, kasę daję, podatki płacimy, a co pan z tych podatków robi? No co pan z tych podatków robi? Ja bym obejrzyjcie się naokoło, ile jest porobione. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Po raz pierwszy. Za chwilę skończymy. A czy z tych opustoszałych starego miasta, które powinno być wizytówką przyciągającą te tysiące turystów, po całym świecie jeździcie, żeby tych turystów ściągnąć do Grudziądza, czy z tej zapuszczonej, opustoszałej strefy nie można zrobić strefy ekonomicznej pod szczególnym nadzorem, z ulgami podatkowymi, z czymkolwiek, żeby tych ludzi wessać z powrotem do tych pustych lokali? Dlaczego strefa ekonomiczna to coś, co stoi gdzieś tam na obrzeżach, puste zresztą, jak internauci bez końca mówią? Panie prezydencie, jeżeli coś nie wychodzi w biznesie, my się cieszymy, że pan stoi na straży naszych podatków, że pan pilnuje, żeby nie było bezchołowia i każdy sobie i tak dalej. I to jest chwała i nikt tego nie neguje, żeby była jasność w temacie. Tylko, że skoro nie sprawdzają się stare, skostniałe schematy myśleniowe, to może trzeba popytać młodych albo tych, którym się udaje. Moje pytanie ostatnie, bo już na kresu, jak pan widzi po wyglądzie,
Jest jedno. Dlaczego ciśnieniowym? Dlaczego priorytetem, gdy pan obejmował władzę, był i jest do dzisiaj szpital, a takim samym priorytetem nie były solanki, żyła złota? Niech mi pan to odniesie tylko do Uniejowa, Unisławia, nie pamiętam, 4 tysiące Uniejów, 4 tysiące mieszkańców i pół Europy tam już siedzi, a Grudziądz, siedzący na czymś, ta sama historia opowiadana przez Uniejów. 30 lat zakorkowany odwiert, odwiercili, zrobili kwitnie. 10 hoteli w 4-tysięcznym mieście. Proszę mi tylko odpowiedzieć, już tam bez detali, dlaczego priorytetem szpital 200 milionów, 40 milionów? Nie nadążałam notować, ile milionów. A dlaczego nie są one? Dlaczego one nie były przez 6 lat priorytetem w środkach unijnych? Nie ma, nie będzie i zdrowie. Nie ma nic ważniejszego. A solanki to nie zdrowie? Jak ktoś będzie chory, to solanki mu będą potrzebne, jak, no nie powiem, jak komuś obok. Zdecydowanie tak. To po pierwsze, nieustannie będziemy łożyć na profilaktykę, nieustannie będziemy łożyć na szpital, po to, żeby w każdej chwili ratować nasze zdrowie i w każdej chwili ratować nasze życie. I to nie podlega dyskusji i prawie chyba 99% mieszkańców raczej to zauważa i akceptuje. Solanki. Solanki w tej sali, z tego miejsca, kilka dni temu, dwa dni temu była ta strategia rozwoju województwa PA14-2020. Powiedziałem, że zmienią się nasze priorytety grudziąckie na okres 2014-2020. To będzie właśnie, panie Zosiu, rewitalizacja Śródmieścia, ale rozumiana jako przygotowanie się tego Śródmieścia do potrzeb społecznych. Czyli coś chcemy osiągnąć. Co to jest Śródmieście? To nie są tylko chałupy PGN-u czy samorządu. To są prywatne. Od czego to zależy? Jaka będzie ta rewitalizacja? Ano od tego, że prywatny inwestor będzie musiał wiedzieć, jakie środki i na jaki cel pozyska i w jakiej wysokości. 10% to może chwyci. A jak 70 dostanie, to na pewno chwyci. Budynki i podwórka, czyli te wewnętrzne. To jest również rozwój geotermii i turystyki medycznej, tak to nazwijmy, w oparciu o geotermię. Ale nie na warszawskiej. Nie na warszawskiej. Wciśniętej pomiędzy kotłownię pana dyrektora, pomiędzy drogę wojewódzką i brak rozwoju. To jest duży projekt, który będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym w innym miejscu nad Jeziorem Rudnickim. Z możliwością rozwoju, dużego rozwoju. Solanki są niezbędne, nasza solanka jest znakomita. Natomiast w partnerstwie publiczno-prywatne żadne miasto nie ma do środków. Uniejów funkcjonuje w 85% dopłacie unijnej. Uniejów będzie miał deficyt. Deficyt, za który będą musieli mieszkańcy dopłacać z tymi tam setkami tysięcy, to tam to są oczywiście przymiotniki przesadzone bardzo mocno, bardzo mocno. W Polsce z geotermalnych wód, z urządzeń do korzystania z geotermalnych wód, jakby się nie nazywały, parki wodne i tak dalej, praktycznie 2-3 Wrocław chwilowo ma górkę, gdzieś tam koło Zakopanego, gdzieś tam jeszcze w jednym miejscu. Reszta jest deficytowa. Kto ma do tego dopłacać? Kto ma do tego dopłacać? Także my priorytety na lata 2014-2020 w strategii rozwoju województwa i miasta lekko zmienimy. Lekko zmienimy z infrastruktury, która już powoli jest uzupełniona. No uda się, proszę państwa, przez dwie kadencje wyprostować większość dróg. Zawsze będą jakieś remonty, to nie podlega dyskusji, jakaś Kalinkowa, Kościuszki, coś się znajdzie. Ale to nie będzie 36 milionów, 50, 40, 2, 3, 4, 5 milionów. To będą drobne projekty, to musi być nieustannie. Ale będą inne projekty. Cyfryzacja. Proszę państwa, my mamy cyfryzację, jest ministerstwo. Czy 15 lat temu, proszę państwa, do dzisiaj ktoś, nie ma takiej osoby, która by nie miała komórki tu. Nie ma. 15 lat temu, poza ta komórka. Za kilka lat nie masz komputera, nie masz laptopa, to jak ty pracujesz, jak ty żyjesz? Zauważcie, co się dzieje.
my chcemy dokończyć EU rząd. I dokończymy ten EU rząd. Dokończymy ten EU rząd, bo za 2-3 lata, jeżeli ktoś wyjdzie na stronę urzędu i nie ściągnie druku, to powie, kurczę, tych druków chyba w ogóle nie ma. To jest niemożliwe, że tamtego nie ma, ale nic nie ma. Dzisiaj, jak się mówi, jak ktoś wejdzie na Google, coś tam wyrzuci, jak coś nie ma na Google, to nie istnieje. Zobaczcie, od tego nie ma odstępstwa. Cyfryzacja, geotermia, rewitalizacja, kilka takich projektów, które są projektami XXI wieku. Ale na przykład trzeba było mieć tak. Drogę, wodę, kanalizację i zdrowie. Parę rzeczy zrobić najważniejszych. Jest piramida potrzeb ludzkich, pani świetnie wie. My jesteśmy na wyższym szczeblu. Przecież ja tu nie mówię w ogóle o sporcie. Ja tu nie mówię w ogóle o kulturze. To są dobra wyższego rzędu. Wyższego rzędu. Ja mógłbym o tym mówić oczywiście. Ale mówimy o podstawach. My jesteśmy na innym etapie. Każdy może przyznać. Co innego jest te 21% bezrobocia. To jest dla mnie, to jest jakaś uwaga socjologiczna. To jest co innego. Pracodawcy nie mogą, ja wiem, młodzi ludzie są wykształceni, ma papier i chciałby mieć robotę taką jak wtedy papierze. No jest problem. Do każdej innej może nie być. Ale pracodawcy nie mogą znaleźć ludzi do pracy przy 20%. Już tak? Święta osoba, jakiś ksiądz Bożyszkowski, żeby na 20 ludzi tylko 3 znalazł? Ja przez miesiąc szukałem jednego roku 50 ludzi do odśnieżania. To są skomplikowane umiejętności. Więc to jest badania socjologiczne. Co to funkcjonuje? Co to jest to bezrobocie? Dzień dzisiejszy są tylko statystyki. Kto chce pracować, kto nie chce, dlaczego chce, dlaczego nie chce. Dlaczego nie chce? Także ja część uwag pani podzielam, więc jak zwykle, ale część należy do osób prywatnych. Prezydent, poseł, osoby publiczne muszą przestrzegać prawa, bo w pierwszej sekundzie dostaną cios, że coś zrobili niezgodnie z prawem, co napisali. Ja mogę płakać razem z tymi ludźmi. Ja nie mogę spać przez niektórych ludzi, przez ich nieszczęście, ale nie mogę pomóc. Ja mam przepisy. Jak ja tylko złamię przepis, to pierwszy pójdę. Przez jakiś tam obywatel zaraz doniesie na mnie do sądu. Ja mam sąd tak samo. To by się sprowadzało, panie prezydencie, do stwierdzenia, że jednak panie na straży dobra i interesu człowieka. Bo to często stoi w sprzeczności. Pan dokładnie wie, że stoi w sprzeczności. Ale niech pani wierzy. Ale panie prezydencie, ja powiem tak. Patrzymy na pana działalność 6 lat i potrafimy docenić te wszystkie rzeczy, które tutaj w tej prezentacji multimedialnej i słownej pan nam zademonstrował. A pracownicy pana urzędu znają od 6 lat. A my mieszkańcy, ja jestem zwykłym mieszkańcem, niezaangażowanym w żadną partię, nic, ale bardzo cierpliwie i wnikliwie śledzącym, co się w tym mieście dzieje. Panie prezydencie, czy pan czasami nie odnosi wrażenia, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie działania, cały ten wysiłek wszystkich radnych, kogo by nie wymienił, jest jakby w działaniu niespójnym. Bo dzisiaj pan wymienił, że będzie naprawiany jakiś park za 7 milionów złotych. Będzie naprawiany rudnik za 3 miliony z groszami. Coś tam, błonia nadwiślańskie rewitalizowane i tak dalej za ileś tam milionów złotych. I pytanie podstawowe brzmi, dla kogo? Dla mieszkańców? Super, ucieszymy się, że kolejne miejsca będą piękne, śliczne. Tylko w dalszej perspektywie jakby brakowało tego magnesu, który ma ściągnąć tych ludzi. Skoro nie możemy inwestorów znikąd, z Chin, z Hiszpanii, skąd byśmy nie wymienili, nie możemy z Polski ściągnąć, to spróbujmy ściągnąć turystów. A to niespójne. Szpital finansowany oddzielnie, niepowiązany z Solankami, bo Solankami dopiero zajmiemy się teraz, czyli 6 lat, jak one tam się same degradowały lub funkcjonowały na poziomie... To nie wnikam, nieważne, i nie moja ocena w tym. Dobrze, nie związany z Solankami. Rehabilituje się ze skierowania ze szpitala. I dzisiaj słyszę od pana, panie prezydencie, pierwszy raz, że coś pan
spróbuje przesterować w latach 2014-2020, żeby wreszcie położyć nacisk na solanki i to jakoś do kupy powiązać. Solanki, ekskluzywny piękny szpital, Rudnik, piękne place, zrewitalizowane nabłonia, rewitalizacja starówek, sklepu i wszystkiego. I zasysamy turystów, bo jesteśmy w tak cudnym miejscu, po to te drogi pan buduje, żeby z wszystkich stron, z zachodu na północ. Ale pan ma taki spójny plan? To jest bardziej spójne. A czemu go pan ludziom nie chce opowiedzieć tak po ludzku? Normalnie. Docelowo, długoterminowo mamy to w zamyśle. A jeszcze parę innych osób, które by chciały podyskutować. I właśnie chyba znalazłem w tym momencie odpowiedź na te pytania, które na początku pani Zosia sama zadała do prezydenta i sama sobie na nie odpowiedziała, czyli uporządkowała najpierw hierarchię inwestycyjną, czyli potrzeby podstawowe związane z infrastrukturą szeroko rozumianą, czyli budowanie dróg, przyłączy, zabezpieczenie tych podstawowych, na rzecz zrealizowania potrzeb drugiego rzędu, czyli o tym, o których pani mówi. Kultura, bo pytała pani, po co park, po co Rudnik, po co oświetlenie, jak na końcu sama pani przyznała rację, że w tej kolejnej fazie właśnie należy szukać tych inwestorów turystycznych, prawda, tych operatorów turystycznych i sama pani to przyznała. Także na tym etapie chciałbym tą rozmowę jakby skończyć. Ja bym chciał się odnieść do pana Tadeusza, który poruszył dwie kwestie związane z konsekwencjami wobec słów wypowiedzianych przez prezesa Kaczyńskiego. Doskonale, znaczy tutaj można jako odnieść się do tego jako widz emocjonalnie, bądź też jako polityk merytorycznie i instytucjonalnie. Pan sam sobie może wyrobić opinię na temat tych słów, które są wypowiadane w telewizji i wyrobić sobie jakąś opinię. Natomiast ustawa o mandacie posła i senatora wyraźnie określa zakres odpowiedzialności i ewentualnej ochrony prawnej jako poseł, bo to jest zwykły poseł, ma w formie immunitetu. Natomiast jest jedno narzędzie, które tak jakby może być wykorzystane przeciwko między innymi tego typu wypowiedziom, jest to postawienie polityka przed Trybunałem Stanu i taki wniosek został złożony, podpisany przez przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i złożony został do marszałka Sejmu. I oczywiście jeszcze jest sytuacja głosowania za pozbawienie immunitetu celem postawienia przed sądem powszechnym. Pani poruszyła jeszcze temat, już prezydent się odniósł w części na temat cyfryzacji i popularyzacji, powiedzmy, dostępności do cyfryzacji. Zgadzam się jak najbardziej. Pamiętam raczkowanie tego projektu, jak jeszcze byłem sekretarzem miasta w poszczególnych samorządach. Problem był tak naprawdę z rozpisaniem odpowiedzialności za sprzęt, ewentualnym serwisowaniem. I z tego co wiem, w ramach programu realizowanego przez marszałka województwa, tam nadal są chyba tego typu problemy, bo jest skala potrzeb duża, jakieś są ograniczone wydatki finansowe, ale tam jest jeszcze kwestia zapisania pewnych rzeczy związanych z odpowiedzialnością, z ewentualnym serwisowaniem, ale no, znając tutaj służby pana marszałka, no to jestem święcie przekonany, że ten temat zostanie rozwiązany. Jeżeli chodzi o horyzont czasowy, może pan radny Nowak coś powiedzieć na ten temat. Pana marszałka, myślę, że w grudniu już będzie powołany inżynier projektu. To jest bardzo ważna postać, dlatego że ona będzie spinała kontrahentów i będzie po prostu przygotowywała specyfikację pod dużą operację. Dlatego że nie tylko kabel, nie tylko światłowód, ale również bory tucholskie muszą mieć po prostu Wi-Fi. I trzeba połączyć radiową drogę z kablem. Jest to bardzo trudne, a poza tym trzeba się jeszcze poruszać między operatorami już istniejącymi. Myślę, że 2013 zakończy to całe żmudne zadanie i myślę, że to, co pani mówiła, pierwszy kwartał będzie dla pani obiecujący. Które są niezbędne do jego systemowego tak jakby złączenia, ale poruszaliśmy również temat grup zawodowych 50+. Oraz sytuacji właśnie osób niepełnosprawnych. To być może wspólnie z Caritasem, jeżeli faktycznie będzie taka potrzeba i tutaj uznamy, władze uznają, że ewentualna debata bądź konferencja z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Grudziądzu byłaby przyjęta zrozumieniem i chęcią, no to jak najbardziej ja jestem w stanie się gotów podjąć zorganizowania takiego spotkania. Pytanie na temat mnie, wprost do mnie skierowane, na temat zapowiedzi kampanii wyborczych, no minął rok od zaprzysiężenia tak naprawdę.
ja publicznie oczywiście podczas kampanii wypowiadałem się na temat dwóch rzeczy, które tam cały czas tak jakby w opinii publicznej funkcjonują. Pierwszą z nich to jest skatepark. Nie ma co ukrywać, jako sekretarz miasta inicjowałem spotkania na ten temat, rozmawiałem z grupą skaterów oraz rolkarzy, którzy mają te potrzeby, niejednokrotnie analizowaliśmy miejsca, gdzie faktycznie taki skatepark może powstać. O szczegółach nie mam co więcej mówić. Prezydent Malinowski w ostatnim tak jak akcencie swojej prezentacji poinformował, że za kwotę 600 tysięcy złotych inwestycja ta została wpisana w projekt budżetu, także z tego się ogromnie cieszę, ponieważ no to nie jest dla mnie, tak, ale to jest dla tych dzieciaków, tej młodzieży, która oczekiwała na tego typu rozwiązania. Kolejną inwestycją, o której mówiłem w kampanii, nazwijmy umownie to Centrum Popularyzacji Nauki, tak, baza rozwojowa dla nauk przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych. Mając na uwadze ciągłe zapotrzebowanie na młodych inżynierów, na matematyków, wyszedłem z propozycją uruchomienia pilotażowego programu do pana marszałka, oczywiście przy współpracy z panem prezydentem, bo przecież no, nie można realizować inwestycji nawet unijnych za pomocą środków unijnych bez wsparcia samorządu lokalnego. Aprobata taka była jeszcze w ubiegłym roku i ona podtrzymana jest, natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj dzieje w Urzędzie Marszałkowskim. Nie dalej niż wczoraj byłem w Toruniu, rozmawiałem z dyrektorem Czesławem Fitznerem, który dyrektorem Departamentu Nauki w województwie kujawsko-pomorskim w Urzędzie Marszałkowskim. Dzisiaj odbyło się spotkanie z marszałkiem, zapewniono mnie, że pilotażowy projekt będzie realizowany i już są przeznaczone na ten cel pieniądze. Także no mamy pierwszy rok. Ja nie wiem, czy ja zbyt ambitnie sobie za mało tych celów nie założyłem, no bo jakoś przez pierwszy rok materializują się te rzeczy. Także ja jestem szczęśliwy z tego względu, że w takiej konfiguracji te centrum popularyzacji pilotażowe w skali województwa kujawsko-pomorskiego powstanie. My jeszcze oczywiście mieliśmy pomysł tak jakby łączenia tej idei Centrum Popularyzacji Nauki z Centrum Przygotowania Nauczycieli, z Centrum Kształcenia, Podnoszenia Kwalifikacji Nauczycieli. Zobaczymy, bo to jest dalszy etap. Teraz przede mną jeszcze jedno wyzwanie, ponieważ zbudować coś to jest jeden problem. Ale tak naprawdę największy problem, pan prezydent wie i wszyscy zarządzający, to jest utrzymanie. Utrzymanie obiektu związane z bieżącym administrowaniem oraz kosztami osobowymi. I tutaj jestem umówiony z panią minister Budycką na temat próby wpisania tego pilotażu do działań Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Daj Boże, może pieniądze uda się na to również osiągnąć i znaleźć. Także to, o czym na dzień dzisiejszy, na gorąco mogę państwa poinformować. Ja mam pytanie. Powiem króciutko, ponieważ tutaj moja przedmówczyni mówiła bardzo długo i z emocjami o kulturze. Ja myślę, że inicjatywa również pana prezydenta, żeby zmobilizować małe społeczności lokalne do działań na rzecz miasta, to jest chyba też jeden z pomysłów, do którego może się pani wpisać. Mianowicie na drugi rok, 2013 roku, myślę, że przy już pięknie zrobionej rewitalizacji Starego Miasta można byłoby z okazji urodzin miasta i dni Pudziądza zrobić uliczkę artystyczną. Jak o ile wiem, jest pani również osobą, która działała czy działa w kulturze i myślę, że wspólnie możemy zrobić coś wspaniałego właśnie dla ożywienia Starówki, bo jeśli będziemy mieć piękną górę zamkową z przepięknym widokiem i będziemy schodzić przepiękną uliczką wzdłuż Spichrzy, które mam nadzieję, że pan poseł i jeden i drugi poseł Grudziądza, również senator, spowodują, że Spichrze otrzymają ten niezwykły tytuł pomnika historii, to wtedy pewno lata całe upłyną, ale ja mam taką nadzieję, że jeszcze dożyję, że to Stare Miasto będzie naprawdę pięknym miastem. Stare uliczki będą tak piękne, jak chociażby w niedalekim Toruniu, gdzie latem można będzie usiąść na rynku czy gdzieś w uliczkach przy pięknej muzyce, posłuchać pięknego skrzypka i wypić bardzo dobrą kawę. Jest też taki pomysł, żeby zrobić uliczkę artystyczną, wyprowadzić wszystkich artystów, pokazać miastu, że może też być wypieczony sznek, że mogą być różnego rodzaju
działania twórcze, bo to nie tylko chodzi o artystów. Ja myślę, że tego typu działania, pomysły, które na pewno ma Pani w głowie, ja bardzo chętnie się umówię z Panią i Pani mi podpowie jeszcze, co możemy wspólnie zrobić właśnie dla ożywienia Stalówki. Spróbujemy jakby odwrócić tą złą pasę miasta, Starego Miasta, który w tej chwili jest późna jesień, początek zimy, smutny, ale wiosna za chwilę. Także Pani Zofia, bardzo zapraszam Panią do dyskusji na ten temat. Rząd zamierza, jaki ma pomysł na rozmowę z Kościołem, żeby to in vitro, ta ustawa w cudzysłowie powiem przeszła. Druga rzecz, cyfry bardzo piękne na prezentacji, tylko skąd Państwo weźmie na to pieniądze, bo to jest kupa miliardów złotych, skąd Państwo weźmie na to pieniądze? I pytanie do Pana Prezydenta również, oczywiście miasto pięknieje, wszyscy to widzimy i doceniamy. Jednej rzeczy mi w Pana prezentacji zabrakło, mianowicie bezrobocia. Zgadzam się, że części ludzi nie chce się pracować. To jest normalna rzecz. Ale jest większość ludzi, którzy naprawdę nie mają pracy. Mówi Pan o Alfie, która zatrudnia 500 osób, ale tak naprawdę są to umowy zlecenia i pensja około 800 zł. Mam rodzinę, która tam pracuje, mam znajomych, która tam pracuje. Dlatego też zabrakło mi tego bezrobocia. Dziękuję bardzo. Podczas tej prezentacji to jest temat bardzo drażliwy, ponieważ dotyka sumi, dotyka tak jakby tej sfery emocjonalnej człowieka, nierzadko sfery religijnej i nie jest sferą jednoznaczną. O czym świadczy również to, w jaki sposób na ten temat dyskutujemy w klubie. Jak Państwo doskonale wiecie, w klubie są dwa pomysły na uregulowanie ustawy na temat in vitro, konserwatywny i bardziej liberalny. Dlaczego? Ponieważ na tą chwilę, drodzy Państwo, w polskim systemie porządku prawnym, system ten, procedura ta jest absolutnie nieuregulowana. Na dzień dzisiejszy, wykorzystując zarodki, embriony, pracę nad tym, można robić wszystko, bez żadnych konsekwencji, bez żadnych norm prawnych, moralnych, etycznych. Jest po prostu czarna dziura, jest nic. Każda ustawa, która wejdzie, czy to autorstwa Małgosi Kidawy-Błońskiej, czy też pana ministra Gowina, ona będzie już czymś idąca dalej, tak? Natomiast uregulowanie kwestii już potem, tak jak z GMO, jest bardzo podobna kwestia, nie mamy nic, musimy wprowadzić ustawę, żeby potem cyklem rozporządzeń określić, które ewentualne rodzaje upraw, a mówimy tutaj, przepraszam, że schodzę z toku, roślin modyfikowanych, należy po prostu totalnie zakazać. Bardzo podobna sytuacja z przodu in vitro. Musimy wprowadzić do porządku prawnego akt normatywny w randze ustawy, żeby potem móc mówić o szczegółach, prawda? Cały czas trwają jeszcze dyskusje, ale już na temat tych podmiotowych w zakresie ustawy o in vitro, na temat tej Rady Bioetycznej, z kogo ona ma się składać, tak? Bo tak jak zwykle powstają problemy, czy ten członek będzie zaakceptowany tej Rady przez innych członków, tak? Także to już tak naprawdę kształt jest podmiotowy, bo co do meritum, co do tych rzeczy fundamentalnych, w klubie jest już konsensus, tak? Natomiast, jak się Kościół zachowa? Premier Tusk i niejednokrotnie pan szef partii mówi, co zresztą politycy mówią, bardziej konserwatywni, tak? Że w przypadku głosowań, co do światopoglądowych rzeczy, tak? Naruszających godność, kwestie duchowe, moralne, etyczne, religijne, pozostawia tutaj wolność wyboru. Oczywiście mówimy tylko o takich kwestiach, które nie mają natury politycznej. Bo raz w kanał zostaliśmy wpuszczeni, po prostu, gdzie potem prezes jednej partii powiedział, nie chodziło wcale o to. Ważne, że przypnęliśmy platformę do ściany. Także tak naprawdę powiedział wprost, że miał te samotne matki tak naprawdę w głębokim poważaniu. Chodziło o to, że dobiegł po prostu platformie. Więc my musimy bardzo ostrożnie analizować każdy projekt ustawy, tak, który będziemy podejmowali, żeby nie był wykorzystywany, żeby problem na przykład in vitro, tych powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy par, nie był wykorzystywany politycznie. Jeżeli będzie, domyślam się, że będzie tutaj w tym momencie jeden wspólny projekt wypracowany przez klub, ja będę głosował za przyjęciem tego projektu, ponieważ ja sobie odpowiadam na to pytanie tak. Ja mam to szczęście od Boga, jestem osobą wierzącą, że mam dzieci.
ale mam też znajomych, które tego szczęścia nie mają. I nie byłbym w stanie powiedzieć matce, ojcu, że nie możesz z takich względów, z tego dobrodziejstwa skorzystać. Nikt nikogo nie zmusza do korzystania z metody, ale ramy prawne, bo nie każdy jest katolikiem, musi państwo zagwarantować i to też czynimy. Skąd pieniądze? Podczas tej prezentacji opowiedziałem, bo ma pan pytanie dokładnie o te 700-800 miliardów złotych. O całość, oczywiście. No, tajemnicą Poliszynela nie będzie ani odkryciem świata, jeżeli powiem, że to są pieniądze pochodzące z wkładów własnych, czyli z budżetu państwa. Co za tym idzie? Z udziałów spółek Skarbu Państwa najczęściej, które tak naprawdę swoje, powiedzmy, nadwyżki teraz trzymają w banku celem uwolnienia ich na rynek, spowoduje to na pewno wzrost PKB, a także te wynegocjowane pieniądze z tytułu Funduszy Spójności, bo nie ma co ukrywać. To są celowane pieniądze. No, ale ich jeszcze nie ma. Po to one są dane. Proszę Państwa, jesteśmy na etapie negocjacji na temat wysokości tego budżetu i zakładamy, każdy zakłada, że te pieniądze będą. Pytanie tylko o skalę i warunki ich pobrania. I oczywiście one współtworzą ten element wartości całej kwoty. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, bo znowu się mówi 300 miliardów. Fundusz Spójności to są regionalne programy operacyjne. To są środki na infrastrukturę, na innowacje, na gospodarkę, na nowe inwestycje, na energetykę itd. itd. O ilości i wartości przyznania tych środków świadczą parametry PKB w danym regionie. Wylicza się, że ten region otrzyma więcej pieniędzy, jeżeli powiedzmy wskaźnik dochodu nie przekracza tam 75% średniej unijnej. I tak naprawdę te regiony Polski, które są na tak zwanym dorobku, czyli są najbiedniejsze, tych pieniędzy dostaną najwięcej. To są pieniądze celowane, przeznaczone właśnie na inwestycje. Co innego, to jest ta kwota około 100 milionów złotych przeznaczona na szeroko rozumianą politykę rolną, fundusze dopłaty i tak dalej, i tak dalej. Pan wspomniał o tak zwanych umowach śmieciowych, które w tej chwili funkcjonują w obiegu, jest ich coraz więcej. Tutaj tu ma pan rację, ja nie analizuję, jaka to jest forma zatrudnienia. Tylko mówię, że sam akt zatrudnienia, że człowiek czy człowieczka w cudzysłowie chodzi i pracuje, a nie znam drugiej strony, konsekwencji tej pracy, mam na myśli zarobek i traktowanie i ilość godzin. My możemy tylko zrobić to, co robimy. Czyli wspomniałem wcześniej o tych mikro i małych przedsiębiorstwach, o tych poręczeniach. Czyli to jest też zapewnienie komuś dofinansowania kredytu. My to poręczamy, bo firma by nie miała. Druga rzecz, co robi przez Urząd Pracy, to różne formy, ale powiem, jakie są moje największe wzięcie. Największe wzięcie mają środki na utworzenie swojego rodzaju działalności gospodarczej. To jest w tej chwili dzisiaj ponad 30 tysięcy złotych. Oczywiście one są tam jakoś zapisane i warunkowane, że przez jakiś czas to musi być, to już jest, nie? To są staże i to są interwencje. Natomiast to, co ja obserwuję, że nasi ludzie bezrobotni, oczywiście nie uogólniam i proszę tak tego nie zrozumieć. To nie jest, że bezrobotni. Część osób dla zaspokojenia swojej rodziny mówi, że szuka pracy. A nie szuka. Nie chce. Część. Zwróćcie uwagę na rejestrację samochodów, jakie stoją pod dużymi zakładami pracy. Coraz więcej jest z rejestracją chełmińską, świecia z powiatu świeckiego, bo to jest, bo to nie wiem skąd to jest, i złączenie. Testa rzeczy i tak naprawdę sprawdzić, czemu tak naprawdę niektórym osobom opłaca się być bezrobotnym. Bo ja zadaję fundamentalne pytanie. Księże Marku, ile księdza zdaniem jest faktycznie potrzebujących pracy ludzi, którzy są na bezrobociu? No, około 15%. Około 15%. Ja nie muszę Państwu mówić, co się składa na to, że ktoś jest osobą bezrobotną, że dzięki temu, że jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, ma na przykład świadczenie zdrowotne, tak? Czyli może korzystać z darmowej opieki zdrowotnej. I jeszcze i pan dyrektor tutaj kiwa głową, mówię, że to jest mechanizm, który umożliwia przyjście do szpitala, pokazanie ubezpieczenia, a hulaj dusza, piekła nie ma, pracuje się impasu, wydawania pieniędzy i tworzenia trwałych miejsc pracy jest właśnie zmiana struktury organizacyjnej powiatowych Urzędu Pracy, która naszym zdaniem, ale również i ugrupowania, które Państwo reprezentujecie, bo tu mówimy jednym głosem, tak? Inaczej kierowany strumień środków, tak? Na efektywniejsze formy szukania, powiedzmy, wyjścia z impasu bezrobotności, dawanie tych narzędzi do pozbywania się ludzi, do wychodzenia z bezrobocia na rzecz centrów aktywizacji zawodowej, centrów Agencji Pośrednictwa Pracy, Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej. Oni będą zarabiać pieniądze i nie zarabiają na tym, że statystyki w Urzędach Pracy będą po prostu spadać. To przy co się, panie pośle, nie wiąże z tym? Tutaj pan chciał. W zejcznej sprawie, ale bardzo ważnej,
Mianowicie chciałem nawiązać do projektu budowy ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej. W Grudziądzu działa zrzeszenie, bardzo prężnie działa zrzeszenie, które organizuje różne imprezy. Na pewno Państwo zauważyliście masy krytyczne, prawda, które się już odbyły, kilka tych mas. Organizowane są też rajdy. Jest tych osób bardzo dużo zrzeszonych. I te osoby chciałyby mieć wpływ na to, jak te ścieżki będą wyglądały. I brakuje jakiejś takiej konsultacji, żeby władza chciała się spotkać z tymi rowerzystami, bo przecież dla nich te ścieżki buduje, a nie dla kogoś nie wiadomo kogo, prawda? Więc odnośnie tej, szczególnie tej prezentowanej inwestycji, którą władza ma zamiar włożyć tyle pieniędzy, prosiłbym o zorganizowanie spotkania. Przyjdzie tych rowerzystów więcej niż na dzisiejszym spotkaniu. To ja też przyjdę. Bardzo ja jestem towarzystą, ja nigdy... Zapraszamy na masę, przede wszystkim. Proszę pana, z masy krytyczne, bo to jest piątek. A ja w piątek jest na Sejmie. Ile razy musiałem odwoływać, bo chciałabym, wróćcie do soboty, bo tak nie będę. Ja jeżdżę na masy, to jest inna. Ja jeżdżę, proszę pana, sezonie 2-3 razy jeżdżę dzień w tygodniu i jak najbardziej przyłączam się do apelu, panie prezydencie. Bardzo mnie to cieszy. Przyłączam się do apelu w ramach konsultacji społecznej, czyli grupy rowerzystów, żeby rowerzyści mogli powiedzieć, jak te ścieżki powinny wyglądać, bo w tej chwili ja słyszę tylko same uwagi krytyczne. Jest troszeczkę nowych ścieżek, ładnie są zrobione, to widać, ale te ścieżki nie są połączone ze sobą w sieć. One powinny tworzyć jedną dużą sieć. To nie tylko jest sprawa rekreacji, to jest sprawa alternatywnego transportu. Chodzi o to, żeby w mieście nie było tyle samochodów. Jeżeli ludzie będą mogli spokojnie do pracy sobie na tych rowerach dojeżdżać, to będą dojeżdżać. Jest sprawa też przy okazji, powiem, sprawa tych stojaków. Byliśmy w Toruniu na masie krytycznej, rozmawialiśmy tam z ludźmi w Toruniu i okazuje się, że tam szkoła na przykład w Zarządzie Dróg Miejskich zamawia, składa wniosek na 20 stojaków przy szkole, żeby uczniowie mogli te rowery bezpiecznie zostawić. A u nas jest na cały Grudziądz przeznaczonych 20 stojaków. Więc to jest jakaś taka dziwna niewspółmierność. Brak zainteresowania tymi problemami. Tak, że jedna szkoła potrafi wystąpić o 20 stojaków. Nie no, więcej. Ja to powiem tak, oczywiście zdaję, że ja już nie liczę tych kilometrów, to jest nieistotne, bo tam wszędzie, gdzie tylko mogą być, tam powinny być. I my to tak projektujemy. Jasne, że ścieżka musi być w drodze, bo nie może być gdzieś tam dalej. Natomiast ciągle się pokazuje problem, jak się buduje ścieżki z jednego typu odcinka. Z ulicy Paderewskiego. Tam, gdzie w ścieżce rowerowej są lampy, słupy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to duży skrót, duże uproszczenie, bo nieraz, proszę Państwa, w ścieżkach rowerowych jest tak, że mamy taki wybór. Albo bierzemy to, co jest, albo wcale. Albo wcale. Bo jeżeli bierzemy to, co jest, to bierzemy razem ze słupami energetycznymi. Oczywiście można przestawić. A mimo 600 zł ekstra. Proszę bardzo. Przestawiamy na drugą stronę. 1 600 000 zł płacimy zakładowi energetycznemu i robimy piękną ścieżkę. A to ja dziękuję za tą ścieżkę, które kosztuje 3 razy tyle, bo to jest kwestia środków. Tak, ale jak nie ma wyjścia, to rowerzysta może się poruszać przecież po jezdni. Oczywiście, że tak. Dlatego znaczy, ja mówię, żeby miał tak podjąć decyzję te nakłady ścieżki rowerowej na Paderewskiego ze słupami w środku tam dzisiaj, podjąłbym to samo. Bo ja nie włożę 1 600 000, panie pośle, na odbudowę słupów zakładu energetycznego, który tam ma w tym. Więc ja mówię tak, oczywiście ma pan rację, powinniśmy sobie pogadać o jakiejś ciągłości i o bezsensie niektórych znaków drogowych, bo wasza wiedza na temat znaków jest też interesująca. Ja indywidualnie rozmawiam z wieloma członkami, z Tomkiem też, na ten temat i staramy się to zmieniać. Ja mam dużo informacji o znakach z bordu, z nauki jazdy, z tych instruktorów, którzy też to wszystko oglądają, jak te znaki są usytuowane, jak są opisane, że jeden, drugi wykluczaj, to jest inny temat. Tak, powinniśmy się odnośnie tych ścieżek spotkać, tym bardziej, że ja nie wspomniałem tu o jeszcze jednej ogromnej inwestycji, ale nie będącej w naszej realizacji i na razie tego nie powiem, ale jak będzie tak daleko, to spotkamy się i spróbujemy to dyskutować.
Pan Mariusz. Proszę bardzo, ja śledzę po prostu wystąpienia premiera w telewizji i pan premier też w swoim wystąpieniu nic nie powiedział na temat służby zdrowia. Prawie codziennie oglądamy w różnych stacjach, że jednak ten problem jest bardzo poważny w naszym kraju i żeby po prostu społeczeństwo, nie tylko nasze polskie, ale i całe europejskie na świecie, ludzie się starzeją, jest coraz więcej ludzi starszych i po prostu tutaj trzeba już to zakładać, że zwiększyć po prostu środki na po prostu na służbę zdrowia. No ja już tu nie chcę mówić, nie w kolejkach, bo specjalistów jest pan doktor Nowak, może parę zdanie nam powie, takich optymistycznych. To jest jeden temat. Drugi temat, panie pośle, chciałem zapytać się, czy opłaci się rządowi walczyć ze całą szarą strefą. Po prostu to jest temat taki troszeczkę, bo jeżeli ukrócili szarą strefę, to zwiększymy znowu bezrobocie, bo więcej będzie ludzi bez roboty. Jak ten temat, czy w ogóle on jest tam rozpatrywany, te rozwiązać? Dziękuję. Ja zapytam tak, czy jest na sali lekarz? Ja trzymam kciuki za pana ministra Kowalkowicza, bo myślę, że to jest pierwszy i może nieliczny minister, który zaczął robić porządki w ochronie zdrowia. Zaczął robić porządki w tych NZOS-ach profesorskich. Zaczął robić porządki w instytutach. I proszę państwa, to jest żadna tajemnica, że przez wiele lat nie tykano ochrony zdrowia. Dopiero pani minister Kopacz dała 6 ustaw, ale żeby ten system ochrony zdrowia był konkretny, to potrzeba jeszcze 6 ustaw. I teraz ad rem, bo nie ma co rozwodzić. Jest po prostu bałagan. Jest bałagan kompetencyjny. Ja wierzę w to, że on się po prostu da, może w tym roku pan Arłukowicz usunie. Przede wszystkim decentralizacja centrali, bo pieniądze są dzielone w sposób bardziej polityczny, aniżeli merytoryczny. I to pan minister wie i to chyba zrobi. Druga zasada, która powinna być, to jest dookreślenie kompetencji lekarza POZ-u. Bo dzisiaj tak naprawdę myślę, że miał powstać w Polsce rynek, brzydkie słowo, ale miał powstać zawód lekarza rodzinnego, a tak naprawdę nie wiadomo, co powstało. Bo powstało, ale to też ludzie robią, bo to nie można nikomu nakazać. To, co mówiliśmy, deregulacje zawodowe, gdzieś po drodze został, że tak powiem, pogrzebany cały system lekarza rodzinnego. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, to wiele błędów popełnialiśmy w latach 90. przecież ja też przyznaję się do wielu błędów, byłem przez doradcą ministra zdrowia Cegielskiej świętej pamięci. Myśmy po prostu coś tworzyli, co przerastało czasami nas. Myśmy wierzyli w to, że powstanie na gruzach tego systemu ochrony zdrowia powstanie lekarz rodzinny. Nie powstał. Powstało za to coś, co w demokracji jest normalne, bardzo silny lobbying w porozumieniu zielonogórskim. I dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chcemy wojny z porozumieniem zielonogórskim, to lekarze rodzinni nie zamykają na przykład poradnie 2, 3, 4 stycznia. Jest to bardzo w demokracji bardzo trudne do zrobienia, ale myślę, że trzymam kciuki. Jeżeli chodzi o kolejki, proszę państwa, one są do są do ujarzmienia. Nie powinno być takich dużych kolejek i to też wymagane jest zmiany systemowe, bo niepotrzebnie jest na przykład rozgrabnianie świadczeń. Bo jeżeli jest kilka podmiotów, to trzeba zastanowić się, który podmiot daje to świadczenie kompleksowe. Ale do tej stworzone zostało takie prawo, jest takie prawo i trzeba je przestrzegać, że każdy podmiot zarejestrowany, który spełnia wymogi, musi dostać kontrakt. I niektórzy mają tak małe kontrakty, ja mówię tutaj o NZOS-ach specjalistycznych, chociażby w naszym mieście. Już nie mówię o całym kraju, bo też znam system naszego kraju. Że w tym momencie te NZOS-y tak już do czerwca, a później jak cię mogę i przyjmują, bo im wolno, bo wie za to, pobierają opłatę. Natomiast szpitale, które są po prostu dzisiaj oczywiście nie mamy takich kontraktów, jakie byśmy chcieli. No to w drugiej połowie roku przyjmujemy wszystkich pacjentów, wytwarzamy nadlimity. Tylko
prostu gdzieś musi nastąpić ta blokada przyjęć. Ja myślę, że to, co nam się udało w naszej małej Polsce zrobić, to stworzyliśmy nowy system płatników. Dzisiaj trzymam kciuki za odważnych ministrów, którzy po prostu dokończą tej reformy i stworzą system ochrony zdrowia. Bo tak naprawdę my nie możemy mówić, bo nie ma w Polsce systemu ochrony zdrowia. My coś mamy. POZ, a jakąś specjalistykę, szpitale, mniejsze, lepsze. Ja na przykład jestem, preferuję takie, jeżeli na moich wykładach Państwo byście bywali w Polsce, ja uważam, że szpitali w Polsce jest za dużo. Założeń do tej rodzina na swoim, nie? Zdaniem ekspertów jest tak, że ona została pod lobby deweloperów. Taka jest prawda, bo w małych miastach, to nawet dyskusja była bardzo poważna ostatnio w telewizji, w małych miastach żaden deweloper się nie pokaże i tam młodzi nie będą mieli szansy na skorzystanie z tego. Także do rozważenia posłom, bo jeszcze tej ustawy nie ma, tylko od założenia. Nie? Znaczy, tutaj było ryzyko, panie Olgu, jedno, czy czasami nie będzie spekulowania. To? Ale deweloperzy, którzy mają 40 tysięcy mieszkań sprzedanych w dużych miastach. I między innymi jest domniemanie, że oni wybierali tego, bo ceny chcą utrzymać. Żaden deweloper się nie pojawi z budową mieszkań. W Grudziądzu jedyna spółdzielnia chyba ta. Do marzeń, co inwestuje na sprzedaż, nie? I oczywiście TBS pewnie już dalej nie będzie sprzedawał mieszkań. Co do in vitro, tak? To ja myślę, że w tej kadencji nie uda się nic zrobić, tak? U was jest Gowin, który słyszy embriony, jest znaczna część posłów, którzy też słyszą te embriony. Fundusz Kościelny pewnie też nie ruszycie, po prostu zbyt duży wpływ Kościół ma jednak na was elektorat. Prawda jest taka, że w Grudziądzu też to widać, tak? W Grudziądzu przekazano budżet na etasach za 9 tysięcy złotych, bardzo ciekawe, pan prezydent przyznał, że miasto biedne, bo skoro biedne, no to takich rzeczy się nie robi. Karita za 10 lat może sprzedać ten budynek. Ale to był bardzo dobry interes dla miasta. Za kilka lat Kościół może to sprzedać i zarobić dużo większe pieniądze. Gwarantuję panu, że tego nie jest. Pożyjemy, zobaczymy. Dużo rzeczy Kościół dostał w tym kraju. A teraz panu prezydentowi dziękuję za promocję miasta w programie TVN-u. Bardzo ciekawe, że użył pan tego słowa, ale naprawdę... Ale pan powie, jakie było kropki, to mówi, ja nie wiem. Nie będę dalej mówił. Ale co, były kropki, czy co było? Nie pan co, no były kropki. Były. A no właśnie. Były kropki, ja, za każdym pod tym... Prezydent 2000 miasta, wychodzący ale... w programie, przepraszam, no, nie, kolego. Nie było żadnego przekleństwa od tego... Ja tylko powiedziałem, ja normalnie nie przyklinam. Chyba, że się młotkiem walę w paluch, albo coś takiego. Ale w wypowiedziach prawie nigdy. Więc facet zmanipulował to w ten sposób, że ja powiem nawet kurczę, nie, kurczę, wykropkuję i co drugi rozumie, że powiedziałem coś gorszego. Nie. Niech świadczy o... Niech świadczy o... Tego programu, że pan prezydent Malinowski jest synem sławnego olimpijczyka. A to tutaj... Wie pan, nie. To pan niech sobie wyrodzi opinię na temat... Komentuję panu, że nie przeklinałem i nie przeklinam, a w wypowiedziach publicznych na pewno... Ja mam tylko... Ludziom chyba się nie żyje lepiej, ale mam dla panów taki prezent dla jednego i drugiego. Jak żyć, panie premierze? Diagnoza kryzysu społecznego w Polsce przygotowana przez Piotra Ikonowicza. I pan to może przeczytać. Bardzo grób pani kota i... Ja państwu zdradzę taką... bo chcę, żebyście państwo wiedzieli, że w Sejmie posłowie oczywiście różnych frakcji, my ze sobą rozmawiamy, bo pracujemy w komisjach, spieramy się na argumenty podczas debat, podczas prac w komisjach, na temat normalnie funkcjonujemy w życiu towarzyskim, rozmawiamy, śmiejemy się, rozmawiamy o różnych rzeczach. Ale pan poseł wie, że nie jest z tych, co słyszą embriony czyszczące, i chciałbym tylko powiedzieć jedną anegdotę na temat pana Ikonowicza, bo jeden z posłów ruchu Polikota, bez nazwy, bo to jest niepotrzebne, z którym się bardzo lubię, zresztą bardzo często dyskutujemy, mówi, no cholera, znowu mamy ten złożony projekt przez Ikonowicza, ja go muszę przedstawić w Sejmie. No tak woli, woli jakości może.